Ja tam jestem za. I musimy kupić kotek woreczki. Zamówić po prostu. Kuskę tych mniejszych, żeby to było porozdzielane, a nie za każdym razem, bo mi się nie chce. Kim będziesz grać? Nie wiem już. Postacią. Ale kim? Nie wiem, zagram sobie tą bryn jeszcze raz, albo... No, tą bryn sobie. Ja sobie wezmę tego czarodzieja. Nie, tego. Pytanie jest takie, gramy każdy jedną postacią gra, czy bierzemy cztery postacie? Dwa mamy, może Czatek by coś pograł? Tylko nie wiem, jak Czatek by miał grać. Jeszcze nie wiem, jakby to zintegrować. Nie, no to na razie nie, może. Kółka, jedno dla ciebie. No ty bryn chcesz, tak? A, bo daj mi coś innego, nie to wiem. Nie, to jest bryn. Aha, no to spoko, to mogę mieć bryn, zapytasz. Bo jestem miły. Dlatego się pytam. Bo tak pamiętasz, kiedy się rzucało jedną, kiedy dwoma kośćmi? Jedną na ogromny jatak, nie? Z gry będę po prostu zmieniał scenę. To jest gra? Mhm. Tak, jak będziemy coś robić. A tutaj po prostu jest rzut normalny, to nie? No. Żeby było jasność. Myślę, dobra, że to tak będzie lepiej. Aha, bo myśmy sobie te nasze karty zachowali tutaj. A ogólnie to już samo robiłem z Asią. Sami sobie zrobiliśmy po prostu do bardzo niewyjściowa wersja, ale działa. Ale działa. Do dorzucania kostek, żeby one się toczyły fajnie, co nie? Dobra, tutaj damy zasoby wszystkie. Aha, bo tam, ale tam nie widać już tych zasobów. Może ich nie być. Ale zasobów tak? Zasoby nie są najważniejsze. Dobra, ona żeby... miejsca nie starczy, bo tu jest lapek, jak my się rozłożymy, to będzie kicha. Pamiętasz? Będziemy kombinować. Będziemy kombinować. To twoje. To jest moje. Będziemy robić kombinacje alpejskie. Teraz tak. Te narzędzia gramy kim innym, tak? Ja gram bryn? Bryn grasz, tak. Czyli ja sobie mogę to samo wziąć. Tak. Sprawdź mi tam. Czy... A ty kim grasz? Kotek? Co? Kim? Ja tym czarodziejem ognistym, tak. No. Syrusem? Syrusem, no. Dziękować. Dobra, ja sobie bryn wezmę. Tu mamy te. Wieże do rzucania, do kostek? No są takie wieże. No wiem, widziałem, no. Fajne są. Super. Dobra. To ma bryn. Przypiszę, jaki ona ma. Tu mietrze, tu tą bronię. A my to mamy, tak? Stany są tam. Tak? Stany są, stany bohaterów. Mamy stany, tak. Dobra. Ona miała miecz i młot, nie? Tak. Zwykły to, nie? Podstawowy. Tak, właśnie przewracam na podstawowy. Okej, ja tutaj karty. Ty miałeś. Ty miałeś to chyba. Tak, różdżkę i dopiłą różdżkę i zakrzywiony kostur. Mhm, natomiast to jeszcze tutaj zostało i to trzeba będzie. Bo to myśmy grali ten. A, no tak. Dobra, rozkładaj, bo ja nigdy nie rozkładałam, więc nie wiem jak. Ja wiem, ile ty masz zdrowia? 7. Ja mam 7 zdrowia. Dobrze. Aha, czyli to bym musiała. Nie, to ja się mogę tu rozkładać. Tak, na cały stół. Ogólnie kamera jest do tego poziomu. Można, mogę ją troszeczkę przekrzywić. Żeby... Ja się tu bardziej rozkładam. Z tej strony. No, tak będzie ok. Tu mam moją ściągę. Życie, ja sobie. A my uczyliśmy się troszkę grać. Mhm. I no. Tylko, że ja już nic nie pamiętam. Na atak rzucasz jedną kością? Tak. A na co się rzucał dwoma? Czarny na obronę chyba, jak dobrze pamiętam. Nie, no ja mam czarne kości. A czarnymi na obronę się rzucał. Niebieskie są na... I na atak chyba też. Nie, jedną. Dobra, jedną zobaczymy. Ty masz żółte. I niebieskie są jeszcze dodatkowo. Na co tam się nimi rzucało? Troszkę dawno. Nie pamiętam niestety. Ale damy radę na szybciora. Sekundę, ja tylko... Porzucam niektóre nasze rzeczy, które tutaj były.
Okej. To są te niedobre rzeczy. Oj, co nie widać. No i tam ta koszulkę z Stitcha teraz widać ci. No. Na spinie. Dobra, to jest stura bohatera. Okay, to jest moje życie, tak? Tak, twoje. A moje mam 10, nie wiem czemu. Okej. Miecz opiekuna, ciężki ten i ty masz tam zakrzywiony kostów i migotliwa różdżka, nie? Licznik zdrowia, tworzenie puli ogólnej, żetony mamy podsegregowane. To co, Descent, nowa kampania, co nie? Mhm. Przygotowanie mapy? Nie powinniśmy jeszcze mapy przygotować. No, mapa będziemy gotować. Jak się nazywamy? Jak nasza drużyna ma się nazywać? No zróbmy to ofiary losu. Ofiary losu? Nie, albo ten, wybitni bohaterowie. Niech czat coś rzuci, czekaj. Czatki. Jaką nazwę chcecie? Nie. Bo to będzie, że to zędkowe jest. Ja chcę jakąś, no, neutralną, bardzo fajną nazwę. Oglądasz. Paznokcie sobie oglądam. Mm-hmm. Marudy może być. Marudy może być. Tak, nie? Jak najbardziej. Marudy. Może być. Dobrze. Standardowa, tak? Tak. Okay. Mania, ty kamie. Suje gier. No place jak home to z Bogu wyszło za mapę. Brawo. Dobra, kontynuuj. Czyta to coś? No, aha, lekko pamiętam. Napierdziela. Nie były wszystkie potrzebne, nie? Jednak. Nie? Nie? Nie, bo to się... O, nie? Zapewnij. Nie pamiętam. Mam nadzieję, że przypomnę. Żeby nie było, to nie ja. Jak nie ty, to ty. To nie ja. Ty. Zaczynamy od początku. Mhm. Niewielka karawana rozbiła obóz przy drodze w lesie Wisielcu. Jedna grupka podróżników usiadła na boczu, a pozostałe. Dobra, czytamy czy przeklikujemy? Nie wiem, zapytaj się czatka. Czatki, chcecie słuchać tego, czytać? Czy nie? Czy ten ptak kiedykolwiek ci odpowiedział? On mówi do tego ptasiora tutaj u góry, co nie? To duch ognia, nie mów. Nie mówi, to bardziej empatyczna wieść. Jak cię przygrzeje, to wiesz, że jestem nie happy, co nie? No. Dlaczego piszesz do baronesy Adeline? Od czego te... O? Pytasz, nie wiem. Od czasu tego wypadku, nie powiem jakiego, jestem związany z Indris.
skrócie, od tamtej pory musimy podróżować i szukać okazji do poszerzenia naszej magicznej wiedzy. Liczyłem, że baronesa pozwoli mi badać aleriony. Te dostojne ptaki, z których znana jest baronia Fortchym, mogą być magiczne. A co z wami? Co czeka was po przybyciu do Frostgate? To bez znaczenia. Nie dla każdego. Mogę zgadywać, zagrając zgadywanie. No dobrze, Bryn. Dobrze pamiętam, zobaczymy. Wydaje się, że ja wybieram... Byłaś zatwardziałą najemniczką. Byłaś zatwardziałą najemniczką, przyjmowałeś tylko te zlecenia, które były w zgodzie z twoimi zasadami, ale zostaje zdradzona. Teraz depczesz po piętach dawnemu kapitanowi i szukaj zemsty. Zemsta nie należy do obowiązków protektora. Dążymy do sprawiedliwości, a to dwie różne rzeczy. Zemsta sprawiedliwa zemsta? Istnieje coś. Ale nie zostało już wielu protektorów, o matko. Nie umiem czytać pod takim kątem. Ile kurzu na monitorze? Tego nie było w treści. Kłopie zaatakowali, zamordowali większe, zanim zdążyłem ukończyć szkolenie. Nie palcami po ekranie. Kłopie to najgorsza plaga. Tak przykro, bo jeżeli chciałabyś porozmawiać z twoją kolegą Galdenie, wydaje mi się, że piszesz przewodnik. Podróżujesz po świecie i piszesz przewodnik dla bogatych asukatów z dawnym. Szykuje nam się. Nie. Lekcje smoka. O nie. O nie. Byle kot nie skakiwał. Straciłem słuch w okresie wczesnej dorosłości. Wczesnej dorosłości? Tak to się często zdarza w mojej rodzinie. Nie będę opowiadał na dalsze pytania. Czytanie z ruchu warg w świetle ogniska jest wystarczająco męczące, bez konieczności zagłębiania się w moją przeszłość. Idź dręczyć Weryxa, jeśli tak cię interesuje nasza przeszłość. Teraz jedną kolej. Nie w to nie wciągaj. Za późno, Weryx. Wydaje mi się, że szukasz kremu na opaleniznę. Wystarczy, nie trudno zgadnąć, co mi się stało. Nie samemu oderwa sobie skrzydła. Morza hybryda przyjeżdża pazurem poznaczony. Co? Jak? Co? Gdzie kiedyś znajdowałeś? Ty nie jesteś smoczą hybrydą, tylko wywerną tempa pało. Na swojego gatunku nie znasz. Smok, który ma... No. Smok to ręce, nogi, w sensie jaka łapy, cztery łapy i skrzydła na plecach. Mm-hmm. A nie cholera jasna przyczepione do rąk skrzydła. To jest wywerna. Albo wróżka. Nie, wróżki mają takie wróżki smoki. Wróżki też mają takie... Tak jak smoki. No. A jak aniołki bardziej. Wróżka, jak anioł ma tak. Bardziej. Coś takiego, tylko że skrzydła ma takie... Jak koliberek. Ty, a może wróżki to są komary? Tylko, tylko takie duże, bardzo wyrośnięte. Tak. Jeśli chodzi o to, kto zrobił i dlaczego... To moja prywatna sprawa. Nie zamierzam się z tym dzielić przypadkowo spotkanymi podróżnikami, którzy akurat eskortują tą samą karawanę. Gdy jeden ze smoczych władców zaatakował Kel, czy ty? Czasy, gdy wszystkie hybrydy służyły smoczym władcom, dawno minęły. Niektóre nadal to robią, ale inne znalazły inną, lepszą drogę. Nie służę smokom, sam jestem smokiem. Dobrze, skupmy się zatem na samym zadaniu. Między drzewami widać światło. Tak, jedna ze strażnic baronii sprawuje pieczę nad drogą na północ. Dzięki temu powinniśmy mieć spokojną noc. Jak pan wkłada się do snu, kupcy i stajni znajdują miejsce do spania w publicznym lesie, by zachować nieco prywatności. Strażnicy jest tak blisko, że na pewno będą bezpieczni. Wybierz bohaterów do tej misji. Dawaj. Jeżeli bierzesz leki, skontaktuj się z farmaceutą lub swoim lekarzem. No tak. Każdy lek niewłaściwie zastosowany może zagrażać twojemu. Życie i zdrowie. Tak. Każde zdanie usłyszane od Juchiego może zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu. Psychicznemu szczególnie. Bardzo miła jesteś. Dobra. Dobrze wybrałem co nie? Tak. Ja zostanę na czatach. Czy ty chcesz być na czatach? Możesz zostać ty. Ja? Czy ty? Możesz zostać ty. Skoro ja? Chcesz. Już nie chcesz. Dobrze, mogę ja zostać.
To ja będę. Cyrus, mag. Weźmy pierwszą wartę. Oznamił Cyrus. Indris otrzyma mi towarzystwa. Migoczące płomienie Indris rozświetlają okolice ciemne. Cyrus trzyma wartę. Początkowo noc upływa spokojnie, a Cyrus czuwa nad śpiącymi kompanami, ale przecież żadna niezwykła opowieść nie zaczęła się od spokojnej nocy. To wy jesteście na czatach? No. Ty, pasuje, co nie? Cyrus zauważa jakiś ruch nieopodal karawany. Złowrogie sylwetki z pewnością nie zwierząt poruszają się w ciemności między drzewami. To i już przyczajając się w gęstwinie. Coś nie gra. A, super, jestem genialny. Jestem genialny inaczej, moi drodzy, ja was przepraszam. Wiesz, co zrobiłem? Puściłem im filmik z gadatliwym gadziną, co nie, ale wymutowałem dźwięk. Aha. Czemu nie krzyczeli? Bo oni nie umieją. Bo paluszki odrąbało, co nie, ciaszteczek nie będzie. Super. Witaj w Brzedestem, bla 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 bla. Okej, okay. 10B i woda. Czyli co, kotek na testy, dwie czarne kości. Tak. Są też czarnymi. Tak. 10B i woda. Gdzie? Woda. 14B. B, 11, 8, 17, 16, 6, 2, 10. Mamy 10. Tak, żebyście wy to widzieli, my to będziemy tak układać, żeby to miało ręce i nogi. Ok. Trochę bliżej, zdecydowanie bliżej. To na kość trzeba dać gdzieś. Się nie pomieścimy na to. Będziemy kamerką. Tak. Albo przejdziemy już, to będziemy dalej. Będziemy usuwać po prostu to, co jest niepotrzebne. Albo gdzieś przesuniemy sobie na górę obok. No. Dobrze. To jest ustawione. Dobra. Mamy to. Aha, to wiemy. Okej. Okay. A potem pokażemy. Ustaw, potem pokażesz. Dobra. Tu następne. Okej. Pogrążam się w myślach. Mocnego patroli nagrodzi na sobie, że obóz został w miejscu już w poświetlonym miejscu na polu. Tu, przy wodzie. Tu. Aha, nie tu. O, tu. Dobrze. Dobrze stoi. Dobrze stoi. Dobra. Zaktywowano zadanie. Zbadaj ciemność okalającą jezioro. A zapomnę. Dobra. Teraz tak. Ja jestem tutaj, ty jesteś nigdzie. Ja śpię. Ty śpisz. Pasuje. Ty śpisz, tak. I teraz tak. Ja mam ile? 4 ruchu mam. Mam tu 4 ruchu. 4 ruchu i 7 życia, co nie? Więc ja najpierw się kurczę raz, dwa. To odkrywam. Czyli masz jeszcze 2 ruchu, 2 na. Tak jest. I jup. Więc te chmury tłamszą tę odrobinę światła odbijanego przez księżyc, ale twoje oczy szybko przyzwyczajają się do ciemności i bez trudu odnajdujesz ścieżkę. W mroku niesie się gdzieś błaganie o pomoc. Ścieżka! Ścieżka! Znalazłem ścieżkę. Użyj też żeton odkrycia. Okej, okay. Żeton odkrycia wyląduje tutaj. O! To by można... Robić przeskoki, że ten żeton.
wodę? Tak. Dwie wody? Dwie wody. Tu kładziesz. Proszę. Kupkę. Jedną rzecz chcę zrobić, moi drodzy. Narzędzia. Kupkę. Ustawienia. Żeby sobie ułatwić te przejścia, co nie? Gdzie to jest? Będzie łatwiej mi i wam. Mm-hmm. Bo ja po prostu będę przełączać. O. No, że coś zniknęło, o, że przełączyć tak, i pokazać, że to zniknął. Tak. Teraz tak. 11B i 4B, tak? Mhm. 4. B. Mhm. 11, tak? Jesus. 11, tak? 4B, tak? Tak, zgadza się. Mhm. Teraz tak, pół wodę. Tak, równosty? Tak, pół wodę. O. I teraz... Tak. Ta-da. No i pokaż tutaj. Tu mamy. Zgadza się, co nie? Mhm. Uuu. Tylko czupląsy dostaną. Okej. Okay. Teraz tak, drzewo. Trzymaj drzewo. Trzymam drzewo. Drzewo mam. Drzewo. A. Drzewo. Jedno drzewo. Znaczek. Jeden żeton. Jeden żeton tu? Tutaj. Tak, zgadza się. Tak, tak zgadza się. Nie. Tak. I wojownika, bandytę. Pomarańczowy będzie potrzebny. Bandyta! Trochę pomarańczowy jeden. To już jest bandyta. Nie pamiętam. Weź go klik. Nie, bandyta. Tam masz jakąś pomoc. Bo w tych ustawieniach w zębabce będzie bandyta. Okay. Bandyta to jest ten taki ciemny? I berserker. No a wiesz, gdzie był bandyta teraz? Nie. No właśnie. Cofnij. Nie mogę. No to byś ten. Mówiłaś naciśnij dalej, to nacisnąłem. Nie mówiłam naciśnij dalej, tylko zębatkę, żeby zobaczyć, gdzie jest ten. To ten tutaj stał. Też z jedną? Tak. A to jest bandyta. Gdzie? Tu? Tak, tutaj. Bandyta nie stał obok tego? Tak, nie stał. I też jest to? Tak. To jest Sigerian. To może być zębatkę, żebyś ten bandytę tam pokazał. Ale nie mogę, jak jest kąpiel. Nie możesz zębatki wyjechać. Możesz. No tak, tylko tu jest dziennik misji. Pole no widzenia. Dobrze, ale tam masz jakiś ten... Nie dziennik misji, tylko... No dobra, nieważne. Chcemy to, żeby tam w zębatce zobaczyć, jak no tutaj. O! No. Można, dobra, przepraszam, można. Dobra. I tu mamy bandytę, tak? I tu mamy bandytę. Tak jest. A nie, to tu mamy nie tak. Nie tak. Tak. No, nie. Wyłapnie. No. No, okej. Okay. Teraz ty wyskakujesz tutaj. Na dwie walki twoich kompanii rzucają się do działania. Umiesz pozostaje wokterów na to szybko. Skoczyłam. No,
Nie, to powinno być takie. Co się dzieje? Co się dzieje? Spałam. Co się dzieje? Nakładaj ten swój przeogromny hełm na wroga. To jest skrzydełka. A ten hełm to jest przesada. No. To jest równowaga też. Aha. Jak w World of Warcraft masz super na ramienniki, to ty masz super hełm. Tak, i on się lekko, te skrzydełka tak do tyłu lekko są przechylone i one wtedy stanowią równowagę. Aha. Boże. Ja cię ściszę, proszę. Dobra. Okej. Okay. Zaktualizowane zadanie, pokonajcie wrogów. W każdej fazie, dobrze. Nie ma po co. To teraz my. Ja teraz jestem tutaj. Ja jestem tu. I tak. A pokaż cały ten ekran, jak wygląda. Bo chcę zobaczyć, dokąd mnie. Dobra, zadumie. Okej. Okay. Mogę cię bardziej pokazać. Nie. Nie. Nie? Nie? Na pewno? Na pewno. No. Pokaż im naszą profesję. Nie, to właśnie myślałam, że do góry też żywiłeś. Aha. Profesjonalną lampę. No lampa jest, tylko klosz jest. No. Rydzadik. Okej, okay. Jesteśmy tutaj teraz ja, tak? Mam dwa ruchy jeszcze, nie zostały. Muszki, bo nie wiem jak to. Idzie, bo chcę bliżej siedzieć. W lewo się przesunę. O, i teraz mogę siedzieć. Dobra. Lewo, uważaj tylko. Dobra, mogę teraz siedzieć. Dobra, mi dwa ruchy zostały, to ma cztery zasięgu. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy bandytę mogę bić? Na dobrą sprawę, co nie? Dobra, to bijemy bandytę. Bije bandytę. Bije bandytę z migotliwej różdżki. Okej. Okay. Teraz jedną, co nie? Mhm. Gwiazdka i błyskawica, czyli jeden sukces i błyskawica. Co to była błyskawica? Tam dolna specjalna. Taka, daj jedną gwiazdkę, czyli sukces, i możesz przenieść jeden ten z karty na jedną kartę. Mhm. Czyli dwa sukcesy. Czyli dwa sukcesy mam, a bo nie mam niczego. No. I dwa sukcesy. Mhm. Dobra. To właściwie można w moją stronę bardziej przenieść. No, to właściwie można być taką woda nie puszcza. Okej. Okay. Dwa sukcesy. I raz, dwa. I status? Statusu żadnego nie, co nie? Nie daje to żadnego statusu, nie? A jakie masz statusy? No. Nie, na razie nie mam. Wycieńczenie, narażenie, no nic nie, nie mam. Dobra, no. Okej. Okay. Cztery obrażenia. Aha, i to było sieczne, tak? To ja spróbuję. To było sieczne, tak. No, to ja będę miał. Dobra, czy jeszcze jeden atak mam, tak? Tak, pamiętam. Tak, i dwa ruchy. I w sensie dwa ataki i jedno działanie. Jak to było? Tak. Jeden movement. I dwa. Czyli zostało ci dwa z movementów, w sensie no. Dwa pola możesz się ruszyć. I dwa inne działania. Tak, dwie dowolne akcje, może tak. Aha, dobra, to ja jeszcze raz go atakuję. To jeszcze raz. Oj. To jeszcze raz bandytę. No co jest? Halo. Myszkę ci dać. Nie ma portu wolnego. Hmm? A, opis zdolności wroga. Gdy zakończysz atak na tego wroga, wykonaj. Wykonuje on przemieszczenie 2, odsuwając się od siebie. Czyli idzie do tyłu, tak? Tak, tylko idzie ten, do czyli tyłu. Raz, to pokaż tą teraz tak. Tak, czyli raz, dwa. Czyli raz, dwa. Dwa, na przykład tak. Tu, albo tu ucieka. Tak. No.
Dobra, to ja w takim wypadku mam dwa, to ja się przemieszczę do niego tu. Mhm. I jeszcze raz go atakuję. Mhm. Masz cztery zasięg. Tak. Tak. Jeszcze raz w migotliwej różdżki. Plusik, to co to było? Plusik za zmęczenie możesz zamienić na sukces. Aha, czyli trzy sukcesy daje. Tylko zmęczenie zrobię ci. Zmęczenie. Na broń dam zmęczenie. Mhm. Jeden broń zmęczenie. Czyli trzy sukcesy mamy. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Teraz tylko, tak? I on dwa się przesuwa, czyli racy dwa. No to ja go na pewno dorwę. Ile mam tam ruchu? Trzy. Trzy, ale masz tego. Berserkera tutaj. No. Raz. Dwa, trzy ruchy. Ale ja bym się stawiła tą stroną. Jako, czyli ruch wykonałam i teraz mam dwie akcje. Nie ma pięknie. Ale jako jedną akcję, akcję specjalną, wykonuję przemieszczenie o trzy znowu. No. Przez ciebie przeskakuję. No. Dwa i trzy. Bo możesz przeze mnie strzelać. No tak, mogę. Dobra. No i to jest to, co ja mogę zrobić. I kartę obracam, bo skorzystałam z tego, albo obracam, bo skorzystałam. Tak, bo widać, to widać. Ale jako trzecią akcję wykorzystuję znowu to. Sobie obracam kartę. Bo za każdym razem, kiedy wykorzystam to, muszę obrócić kartę, nie? No. Powrotem mam na manipulowanie. Okej. Okay. To teraz koniec, tak? No tak, no ja nie. Dobra. Ja muszę dolecieć, żeby zaatakować. To kończymy fazę. Faza mroku. Rozpatrzcie zakażenie i przerażenie. Każdy bohater może odrzucić jeden, czy ja odrzucam jedno zmęczenie. Zakażenia i tego nie tak mamy. Tak jest, nie mamy. Okej, okay, cel Syrus. Żądza krwi po rozpatrzeniu tej obrony. To najpierw atak. Tak, tylko że... On się rusza 4. Tylko on się rusza do ciebie, bo ty jesteś najbliżej. Nie. Syrus atakuje. Po drodze. No tak, ale ty jesteś najbliżej. Ale jeżeli po drodze coś ma, to ten, tak? No jeżeli po drodze ma ciebie, to ciebie atakuje. Tak? Dobrze pamiętam? Weź sprawdź. Kicia. Instrukcja. Masz. On ciebie atakuje, a potem się przemieszcza o jeden i atakuje kolejnego bohatera. Tak. Będzie... Widzicie, że ciebie atakuje, a jak ciebie zaatakuje, to się przemieszcza o jeden i atakuje mnie. Nie. Tak? Nie. Nie. Tak. Nie. Tak. Przykładowa aktywacja wroga. Muszę to doczytać, bo... No cel Syrus, nie piszesz. No tak, ale on idzie do mnie, ale jeżeli no ma ciebie na drodze, no to... Wyznacza... Każdy aktywujący się wróg próbuje zaatakować jakiegoś bohatera. Wyznaczony bohater staje się celem wroga, a jego imię zostaje wyświetlone na ekranie aktywacji. W czasie aktywacji wróg porusza się w taki sposób, aby jeśli to możliwe, zaatakować swój cel. Jeśli wróg nie może zaatakować wyznaczonego celu, zamiast tego celu zostaje bohater, który znajduje się najbliższy aktywowanego wroga. Jeśli jest kilku bohaterów spełniających ten warunek, celem zostaje ten z nich, który ma najmniej zdrowia. Ale on może przecież mnie przeskoczyć i ciebie zaatakować. Dobra, no to... Tak? Dobra, nie będzie. To tu go dam. Może inaczej. Tak, to jest gra, którą ostatnio składaliście. To jest Descent Legendy Mrok. Czyli on mi atakuje. Mhm. Czyli tak. Cztery. Tak? Czyli rzucasz którą kość. Czekaj. To jest po ataku, to co czytasz, żądza krwi. No tak, ale muszę pierw... Rzucić pomarańczową kością na obronę, a to zadaje 4 damage. Rzucasz na obronę. A nie czarną?
Nie, bo masz pomarańczową na karcie. No dobra. Dwa sukcesy, plusik. Zmęczenie. Mhm, czyli trzy sukcesy. Czyli tam naprawdę dostajesz jeden obrażeń. No czekaj. Czekaj, nie klikaj gotowe. Muszę kliknąć gotowe. Nie klikaj gotowe, bo teraz to będzie. Ale ja muszę kliknąć gotowe. Nie! Bo on cię zaatakował, zadał ci jeden obrażeń, zonca krwi, po rozpatrzeniu tej obrony, czyli tej twojej, bezerker wykonuje przemieszczenie 1, czyli przemieszczenie 1 i atakuje kolejnego bohatera, jeśli to możliwe. To też musimy zrobić. Tak, ale... No ale... Pierw daje, ile wydropiłem sukcesów w następnej roli, czyli muszę gotowe nacisnąć. Nie. Nie ma tego. Jeden obrażeń sobie dajesz. No dobra, masz jeden. Ja go przesuwam o jeden, na przykład tu go mogę przesunąć. I on teraz mnie atakuje. Aha. I ja się bronię jedną czarną kością. Dwa sukcesy. Czyli dwa dostałam w tiry. Czyli mam 8 życia. No teraz możesz kupnąć gotowe. Dobra, to ja się... Mi się zdawało cały czas, że tamto się nie wziął. Coś mi w pamięci. Dobra. Telsyru, znowu ciebie, to na dół, a potem tamto. Będę, Miki, będę. Czyli znowu ja. Tak. On stał tutaj. Tak, trzy ruchu ma. Czyli to jest tak, żebyście widzieli. Trzy ruchu ma, a dwa zasięgu, no. Trzy ruchu, tak? Dwa zasięgu, czyli raz, dwa, trzy, tu. I nie, raz, dwa. I nie sięga mnie. Mhm. Czyli atakuje ciebie, bo jesteś najbliżej. Tak? Jeżeli ciebie nie sięga, to... Tak, to atakuje najbliższy cel. Na pewno? No tak. No tam w instrukcji czytałem. Dobrze. Czyli atakuje mnie za 5, tak? Tak. Ja się bronię jedną. Pokażesz kostką? Jedną kostką bronię. A tu miałam badanie krwi, jakby patrzył. Właściwie na dobrą sprawę to my jesteśmy... Oboje mamy. Oboje mam, bo ja też mam. Wspólne stare. Dwa sukcesy. Czyli trzy wciry dostaję. Dwa sukcesy są. Jak miałam 8, to mam 5 życia. I teraz co robi? Gdy w trakcie tej obrony cel po raz pierwszy kładzie... No nie kładłam. Na karcie, wkładzie na nie też, czyli nie masz. Czyli nie mam, no. Gotowe. Czyli gotowe. Bandyta wyciąga kilka noży, jedną ręką, a drugiej unosi w pełni naładowaną kuszę samopowtarzalną. Super. Uwaga. Na zdrowie. Co dalej? Faza bohatera. Czyli my lejemy. Mogę ja pierwsza? Bo ja pierwsza. No to lej. I po kogo? Po bandytę musiał dupić. No skończ po prostu. Bandyta. Jak to było z bronią? Mogę ją obrócić czy nie? Będziesz miał akcję przygotowania, nie? Jak to było? Akcja przygotowania, jak obracasz kartę. Aby odwrócić kartę. Akcja przygotowania, aby odwrócić kartę. To zużywasz jedną akcję. Mhm. I wtedy schodzi ci ten. Łezka, zmęczenie ci schodzi. Dobra, nie będzie. Atakuje go tak czy siak w takim upadku. Atakuje bandytę. Mhm. Nie. Czekajcie, no jeden się przesunę tutaj. Mhm. Jeden ruch, trzy ruchy mi zostały. Mhm. I atakuje bandytę z migotliwej różdżki. Okay. Sukces i błyskawica. I dwa sukcesy. Tak. Przerzucam na siebie zmęczenie. Mhm. Mam dwa sukcesy. Mhm. Czyli dwa sukcesy. Okej. Okay. Dobra, ja. Oj, jak szalałeś, kotek? Jeszcze raz go atakuję. Jeszcze raz go atakuję. Bomba dymna odsuwa się o dwa. Raz, dwa. Mhm. Raz. W sensie odsunął, by stał tutaj, to go odsunę raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli dalej go mogę zaatakować. Mhm.
Raz, dwa, trzy. No. Czyli go dalej mogę zaatakować, bo mam dystansowe 4 zasięgu. I... Siup. 3 sukcesy plus. 2 sukcesy, a jak zmęczenie sobie dołożysz. I zmęczenie dodaję sobie na migotliwą różdżkę. I 3 sukcesy mamy. I raz, dwa, trzy. I zdech. Dobrze mu tak. I masz jeszcze ile? 3 ruchu? I mam 3 ruchu. Dobra, to tego zdjąć. Tylko go nie chowamy na razie, bo się przyda. Tutaj, bo... Dobrze, ten zdech, to ja się odsunę jeszcze tu jedno. I koniec mojej góry. To tak mógłbyś zamienić te dwa ekrany miejscami, żebym ja widziała te czyny. Bardzo nie. Ciężkie. No dobra, to okej. Okay. Znaczy nie będzie ciężkie, nie, nie będzie ciężkie. No właśnie. Tu. O, u góry masz. No. Tak? No, żebym całość tam widziała. Czyli to jest wszystko, co widać, tak? Tak. To czap muszę. Mhm. Okej. Okay. Teraz czekaj, tylko zobaczyć. Dobrze. Tak? Tak, dobrze się przyda. Dobrze jest. Okej, okay, dobrze jest. Czyli teraz ja. Tak, teraz. To ja będę lać od razu, nawet się nie przesuwam, tylko będę lać od razu tego. Berserkera? Berserkera, od razu go biję. Od razu go bijesz? Od razu go biję. Okej, okay, czekaj. Czym? I go biję młotem. Młotem go bijesz? Młotem, czekaj. Okej. Okay. No, to biję go młotem. Wyszło mi 2 sukcesy. Ale mogę sobie tu dodać na mój młot 2 zmęczenia. No. I gdy atakuję, dodam sobie 1 sukces. I ja sobie tak zrobię. Dodam sobie 2 zmęczenia, czyli 3 sukcesy w sumie. Mhm. I odsunę go jedno pole od siebie. Czyli 3 sukcesy. Mogę, tak? Tak, 3 sukcesy. Mogę, nie muszę. Wrażenia 9. A ile można? A, czyli jeszcze bym musiała raz za tyle go walić. Tak, jeszcze raz za tyle. To ja go jeszcze raz walę. Ty go jeszcze raz walisz, okej. Okay. I Asi wyszedł 1 sukces i błyskawica. Czyli 2 sukcesy. 2 sukcesy? Tak. Tak? Mhm. Nie starczyło. No nie starczyło, No to... A mogę się przesunąć, to zbadać? Nie, bo badanie to... Dwie akcje jest... masz, zrobiłaś już dwie akcje. A mogę się przesunąć, tak? Tak, przesunąć się możesz. To ja się przesunę za niego. Tak, i mu palce wybiję. Dobra. To kończymy fazę naszą, tak? Mhm. Zakończ fazę. Padam roku. I to tu jest. Rozpatrzcie zakażenie. Ja jedno zmęczenie sobie usuwam. Ja też jedno zmęczenie usuwam. Okej. Okay. Kontynuuj. Aha, berserker atakuje mnie. Czyli podchodzi do mnie. 4 ruchu. Raz. I on podchodzi, chyba stał tutaj, podchodzi tu, tu. Mhm. I mnie atakuje, tak? Mhm. O kurde. No to mi przygrzmoci. Ja się poskładam zaraz. Dwa plusy. Dwa zmęczenia możesz sobie dodać i wtedy dostajesz 5 obrażeń. Dodaję sobie 2 zmęczenia. I 5 na pychol. Mam 1 HP. No, po rozpatrzeniu tej obrony berserker wykonuje przemieszczenie 1 i atakuje kolejnego bohatera, jeśli to możliwe. Czyli przemieszczenie 1 i teraz ja dostaję po dupie.
Okej. Dwa. Tak? Dwa. No. Czyli dostaję 5, tak? A ja mam 5 mam. Mam 5. Czyli mam 0. Asia ma 0. Berserker wyje z wściekłości, a Bryn czuje na sobie jego błąkane spojrzenie. Poza bohatera. No to teraz, teraz ty. Teraz tu jest na bohatera i osłabła. Mhm. Bo jak schodzi do zera, to życie schodzi do zera, to się dostaje osłabienie. I życie wraca do 10. Chcę osłabić bohatera. Osłabiamy bohatera. Bryn otrzymuje kartę słabości znużenie. No to się teraz zaraz dowiem. Czyli tak, osłabienie. Znużenie. Znużenie, tak? Tak. Znużenie, czekaj. Jaki to masz? Nie pamiętam, które to było. Może nie. Tak, tylko muszę to znaleźć. Z jednej i drugiej strony jest na znużenie. Nie. Nie. Tak. No to tu ma znużenie. Co jest z drugiej strony? A, wycieńczenie, przepraszam. Ja otrzymałam znużenie. Gdy po raz pierwszy w rundzie zamienisz plus na sukces, czyli zamienię plus na sukces, daję sobie zmęczenie. To przyjmuję jeszcze jedno zmęczenie. Po raz pierwszy to zrobię. Super. Bardzo mnie to cieszy. Jest to super karta. Po prostu od początku gry o niej marzyłam. Mówisz? Jestem w niebo wzięta. No, dostała to. Znużenie. I faza bohaterów. Tylko nie kończ fazy, bo teraz jedziemy. No tak, bo teraz ja muszę go bić, tak? No wypadałoby, kotek. A jakie masz te drugie obrażenia? A czekaj, jedno zmęczenie nie zdjęliśmy sobie. No ja sobie zdjęłam. Ja nie. Chyba zdjęłam. Tak, ja nie zdjęłam sobie. Nie, nie zdjęłam. To też cześć, stół sztabowy. Chyba. Stół sztabowy? Chyba tak? Stół sztabowy, no. Dobra. Tylko my zapomnieliśmy się, jesteś tutaj przy tym. No, ale nie miałam akcji, bo atakowałam. Ale to się automatycznie, jak jesteś obok tego, odpala. No to da. To... No to teraz to odpalmy. Już nic nie zrobimy. To teraz. Zapomnieliśmy o tym. No to odpalmy to teraz. No. To teraz to odpalić, tylko to jest akcja. Aha, bo to w fazie bohaterów? No. Poczekaj, to ja pierw atakuję, bo ty jesteś blisko niego. W sensie ja pierw go atakuję. No dobrze. Sięgniesz się? Tak, sięgnę go na spokojnie. Ja walę z różdżki. Dziada Bontu. Ja stoję tutaj, a wróg jest tutaj, czyli raz, dwa na nie bok. Można tam jakimś ten wypróbować zaznaczyć tej statusu? Można, tutaj nie ma żadnego statusu jakiego. Aha, okej. Okay. Nie widzę. No dobra, to damy. Dwa sukcesy i plusik. Ja biorę zmęczenie. Daję, masz ciężki pancerz? Nie. Jaki masz? Lekki. Ciekawe, czy to coś daje, ja mam ciężki. Nie mam. My się uczymy, słuchajcie, jeszcze. Trzy sukcesy. Raz, dwa, trzy. Zdechnij. Ostrzegałem. Okej, okay, zdech. Czyli... Berserker umiera. Dziękuję, do widzenia. Dobra, Berserker umiera. Ja i teraz mam drugą akcję. Drugą akcję robię, że to drzewko chcę zbadać, co nie? To tutaj co stoi. Czyli biorę sobie trusa. Czekaj, on żyje. Aha, dobra. O, dobra. Czekajcie,
No tu zmiana strony, to idzie tam kopek. Tak? Czekaj, nie trzeba jeszcze. No jeszcze nie. Bo musimy bramę ustawić. Ale za chwilę trzeba będzie. Okej. Okay. Ja statusy już zwijam, żeby się w miejscu. Patrz, tu nam to zostało, kotek. Wiem, musimy to zrobić tam. No. Skrzynia i studnia, co nie? Mhm. A tu jest studnia. I gdzie jest skrzynia? Jest skrzynia. Masz skrzynię. Proszę. Nie tu. Ta jest. A żeby nie było. Tak to wygląda. I teraz tak. Mury, które spowijały księżyc to spaszenie. Mury, które spowijają z księżyc, porozproszają się, pozwalając mu rzucić nieco światła na Ulanę. Niedaleko stąd znajduje się baronowska strażnica. Umieścimy arkadę, jedną skrzynię, jedne drzwi i studnię. Mhm. Okej, za które zadanie wejść do strażnicy. Tak, wiem, że możemy to sprawdzić. Dobra, to ja sprawdzam to drzewo jeszcze raz. Albo się przejdź tam. Pierw drzewo sprawdzam, bo po co mam chodzić na lewo i prawo. Co tu jest? Z niższych gałęzi drzewa zwisają okrągłe zielone owoce, a obok niego wyrastają różnorakie rośliny i grzyby. Po solidnym pniu można się wspinać. Zerwij owoc. Okej. Okay. Zrywasz jeden z owoców rosnących na niższych gałęziach, bierzesz spory kęs, jest słodki, ale zostawia lekko cierpki posmak. Zastrzyk energii, wyleć się o dwa, czyli się leczymy o dwa. No, teraz ty, Asia. Mieliście grać trzy osoby z czatem? No, były takie plany. Były takie plany, tylko jeszcze nie mamy pomysłu. Nie? Pomysł z ruszaniem się. Czat bym w tym momencie mógł tylko wybierać opcje. Bo i tak my byśmy się ruszali, nie? No. Kotek, zrób. No to teraz ty... Ty zrobiłeś jedną akcję dopiero. Jedną akcją było zabicie tego typa, drugą akcją było drzewo. I możesz się jeszcze ruszyć. Mam cztery ruchy. No. Tak. Czyli ja się ruszę tutaj. No. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I teraz ja. Tak? Teraz ty. No czyli to od razu. I to jest jako akcja, czy to jest jako automatem? Akcja. Okej. Okej. Poszło. Teraz wyraźnie widać całą ścieżkę wokół jeziora. Odrzuć oba żetony odkrycia. Aha, czyli z głowy. Czyli te dwa uciekają. Mhm. 5B. Ty niepotrzebnie tam szedłeś tak naprawdę. No ja nie wiem, czy niepotrzebnie, wiesz? Aha, nie, bo tam będziesz miał przejście, bo tam fajnego będzie. Tylko ja proszę czatki bez spoilerów, dobrze? Nie mówcie nam, co gdzie jest. No. To się nie fajnie gra, jeżeli ktoś przychodzi na tarki, tam zrób tamto. My się uczymy, my czerpiemy z tego, no, radochę. Przyjemność. Że coś się dowiadujemy, że coś tam się dzieje. Okay. O, dobra, jest ziemia. 5B. I drzewo następne. Następne drzewo tu w rogu. Widzisz, muszę drzewo sprawdzić. No. I... O, super. Ale... Oj, hej. Hej, jak dobrze pamiętam. Proszę. Nad drzewkiem, nie? A Ilona ma tak. Czego? Jeden pomarańcz. W sensie jedna strzałka, co nie? Dwie kostki. Jedna. Kurde. Ta figurka zepsuła. Bo coś strzeliło. O, naruszyłam ją. Tu ja!
rodzinny. Okej. Okay. Teraz tak. Widzicie, postawioną mamy figurkę tu. Idziemy dalej. I tyle, tak? Mhm. I tyle. Dobra, teraz ja. No, teraz ty. Teraz ja. Ja mam wszystkie ruchy i tak dalej, nie? Mhm. Nie wiem, tego drzewa coś podejść, czy... A właściwie mogłem trzy akcje wykonać przy tym drzewie, jak głupek jestem. I potrzebnie się ruszyłem. No... No i co ja mam teraz zrobić? Bić P. Ile ja mam ruchu? Trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. No dobrze, to bije, ale chciałabym bardzo poodkrywać te rzeczy. No to pierw zabijmy i potem odkrywajmy. No to dobrze, to ja ją biję. Ja ją biję. Z czego? Z młota. Młota mam. Ile masz? Dwa. Dwa sukcesy, tak? Tak. Dorzucasz coś? Nie. Nie. O! Podatność ma na to. Na obuchowe ma podatność. No, kontynuuj. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Nie? Tak. Tylko czy tam nie można czegoś ten... No? Zaznaczyć w tych statusach. Ale ja właśnie statusów jeszcze nie dotknąłem. Zobacz ten podatność. Tam jest nic wpisane, nie? Tam jest ten... To kółko zęba. Nie ma kółka zęba tego. Chyba nie ma. To kicha, no to lejemy tak jak jest, no. I... Dwa. Dwa? Mhm. Znowu dwa. Tak? O, za siedem weszło. Mhm, poprzednio też tego to nie zabiło. Okej, okay. I koniec. Jeszcze mam ruch, nie? No, nie masz. No nie mam, ja już skończyłam. Czyli koniec fazy. Koniec. Faza mroku. Ale to jest... Zmęczenie odrzucamy. Nie mam nic, nie? Nic nie mam zmęczenia? Nie mam, nie jestem zmęczona, jestem po prostu znużona. Znużona jest. Znużona, słyszycie? Znużona jest. No kartę mam, znużenie, jestem znużona. Okej, okay, dobra. Koniec. Cyrus. Nie chcę być. I raz. A, i rusza się tutaj. Po jedno. Żeby, żeby być w zasięgu. Aha. Rusza się, żeby być w zasięgu. A nie rusza się jednego? Nie. Nie, okej. Okay. Nie atakuje. Tak. Ty na obronę rzucasz pomarańczową kostką. Jeden sukces i błyskawica. Dobra, używam błyskawicki. Tu zmęczenie daje. I mam dwa sukcesy. Mm-hmm. Czyli jeden obrażenia, tak? Dwa HP mam. Super! No, ale nie obczailiśmy tego pancerza jeszcze. On też chyba coś daje. Ja mam ciężkie, ty masz lekkie. No mi się znaczy. No to książka i czytasz. Chyba, że ktoś wie, co ten pancerz znaczy. Gdy ten wróg się rusza, ignoruje to. A dobra, to nie. A, kotek. Czyli jeżeli po drodze do ciebie wróg trafi na mnie, to zostaje wstrzymany. Bo jak ja idę gdzieś i trafię na wroga, to zostaje wstrzymana i wróg robi to samo. Czyli powinien wtedy mnie, a nie ciebie atakować. O tym mówiłem. No widzisz, ale teraz już mamy potwierdzenie tego, czemu tak się dzieje. Nie mam taki. No dobra, gdy wróg robi. Po raz pierwszy do walki, to jedynie rzeka. Kupienia albo przyjmuje. Czyli dwa zmęczenia przyjmujesz, tak? No to przyjmuj. No to przyjmuj. No, bardzo dziękuję. No to przyjmuj. I dalej. Gotowe. Okej. Okay. Przeplatając ręce w pełni, wkłada się w dłoni. Okej, okay, dziękuję. Poczekaj. Dobrze. Ja chciałam. Pancerz. To jest to? Korespondencja? Tak, korespondencja. Proszę.
Aha, czyli nie mam kart. Czyli nie masz pancerza. Dobrze, okej. To już wszystko wiem. Fajne jest tutaj w tej właśnie aplikacji, że można sobie zerknąć parę rzeczy. Bo my nie mamy w ogóle pancerza. No to pusto tylko to zamykaj, to lecimy dalej. No to teraz ja, tak? Tak. To ja atakuję Pindę tutaj, stojącą. Szczary Mary, hokus pokus, jak ci przypieprzę, to będziesz miała krokus. Okej, okay. Rzucamy. Okej, okay. Przerzucam sobie to tu. Mhm. I dwa sukcesy. Dwa sukcesy. Raz, dwa. Na bogato ja będę bił. Bo mogłeś zauważyć, że podatność jest ukryta. No tak, ale ja nie będę zmieniał broni teraz, bo będę męczył się z tym. Tak, ty będziesz mógł. PCP okay. Ręce, gdy je atakujesz, gdy przed sobą widzisz, że zarówno jej, jak i migoczący kształt, który wygląda jak Bryn. P przyjmuje tylko połowę obrażeń z tego ataku. Bryn przyjmuje 6 obrażeń, percepcja niweluje. No ale za co? Percepcję mam minus 1. Czyli 6 obrażeń przyjmuję na dzień dobry. Tak? No nie, tak. Jak, co? No Bryn przyjmuje 6 obrażeń, percepcja niweluje, czyli 7 obrażeń. Miałam 10 i mam 3 życia. No tak mocno nie umiem uderzyć nawet. Jak ty tak oberwałaś? No, się odbiło. Odbiło. Wiesz co ja zrobię? No. Co zrobię? Jesteśmy świadomi, rozpoczynając dziwny obraz, gdy... Ja zostawię tobie. Mhm. Raz, dwa, trzy i idę drzewo ocyknąć. Ja patrzcie, jaki cwaniak, nie? Zostawił mi wroga na dupie i spieprza. Idę sobie drzewo ocyknąć. Zniszczył gałęzi drzewa. No wejdź, bo już nam podpowiedzieli. Wejdź na drzewo. I nie róbcie, nie podpowiadajcie. Test siły. Rzeczy. Czyli dwie czarne. Mhm. Ile masz siły? Siły ma minus 1, więc na bogato. No. 3, 4, 5. Mhm. Tu, 5. Mhm. Minus 1, 4. Aha, no. 4. Bo minus 1 siły mam, tak? Mhm. Czyli się nie wczłapiesz, bo masz słabe rączki. Próbuję się podciągnąć, zyskuję się i upadasz na plecy. Na szczęście ucierpiała na tym tylko twoja duma. No to teraz ty. No ja muszę ją bić, jak no. Przystało na wojowniczkę. Więc ja ją leję od razu, właśnie tam. Zrób, że lejemy. No. Młotkiem, co nie? Tak, nie, tak, młotkiem. Teraz muszę polotować. No i co drzewo przestawiasz? No i co drzewo przestawiasz? Młotkiem? Czemu tutaj? Aha, bo nie wiem, gdzie widać. Tu widać. Dobrze. Dwa. Dwa sukcesy. Dwa? Tak, dwa sukcesy. Tak? No. Moje 4 litery. Hmm? I zabiłaś. No i bardzo dobrze. To ona umarła? Tak, zdechła. Umarła. Dziękuję, do widzenia, pa. Zdechło? Czekaj. Nie zdechło, ma 1 HP. To tak? Ma 1 HP. No to jeszcze raz weź ją dziamni. A już ją rozebrałam. No. Młotem. Brutuję. Ja już ją zdjęłam z planszy w ogóle, dwa. Klikaliśmy kogoś? Nie zawiodę panu. Nie wiem. Klikaliśmy coś? Musimy coś przeklikać chyba. No, to może ostrożniej. Co to przeklikaliśmy? Czegoś nie przeczytałem chyba. No dobra, to... Następna natura, co nie? No, zakończysz fazę teraz, faza ty. Zakończ fazę. A czekaj, ja się nie przesunęłam. No, ale ty masz drzewo. No, mam, ale miałam dwa takie wykorzystałam, ale się nie przesunęłam. To się jeszcze po cichu przesunę o trzy, ale mam drzewo. Dobra, zmęczenie jedno usuwam.
Aż nie ma zmęczenia chyba. Mhm. Dobra, to ja wdrapuję się na drzewo. Nie poddaję się. Sprawdź rosnące, nie opada rośliny. Co my mamy? Patrzysz, czy wokół drzewa rośnie coś wartego uwagi. Zobaczcie zasobów i późniejszych użytku. Dodałem wzięła 15, ze skończenia. Okay. No super. I drugą robię jeszcze raz. Mhm. Akcję. Próbujesz się znowu drapać? Drapuję się na drzewo, na pierdzielone drzewo się drapuję. Dawaj mi to. Zbierasz całe swoje siły. Skąd wiesz, że dwoma czarnymi? No bo to jest test. No. Czyli trzy. Na bogato. No bo ubiłeś się ty, już jesteś słabszy, to teraz na trzy. Ale tobie się teraz uda. Próbuję się. Znowu spadłem. To musiałoby fajnie z boku wyglądać. Siedzi. Dobrze, potem. To ja się spróbuję na to drzewo wdrapać. Zobaczymy, czy mi lepiej pójdzie, tak? Na to drzewo się wdrapujesz. Na to koło mnie, tak. No dobra. Wejdź na drzewo. Tak. Ja chcę na drzewo. Dawaj. Bo jak już spoilowali, to ty weź na drzewo. No. Cztery sukcesy masz? Tak. O, będziesz mieć. Nie, sześć, przepraszam, bo siła plus dwa. To mam sześć. Okej. Okay. Zwinnie wdrapujesz się coraz wyżej i szybko znajdujesz doskonały punkt obserwacyjny. Możesz położyć położyć pożytonik gotowości na dwóch kartach. To są te, nie? Tak. Tu i tu. Okej, okay, co z drugą akcją robisz? No drzewo. Jeszcze raz? Tak. Bo ja się zwinnie wdrapałam, a ty dwa razy spadłeś na dupę. Przepraszam. Owoc. To już wiem, że to zaraz 2 HP. I to jest druga akcja. I powinnam się przesunąć, ale się nie przesuwam, bo jeszcze chcę to drzewo zebrać jeszcze ten. No, czyli ja już koniec. Spadam roku, następne zmęczenie odrzucam. Wiesz, że jak kartę przygotowujesz, to odrzucasz wszystkie zmęczenia, jakie na niej są? Jak mu obracasz, to... No tak, ale ja nie chcę obracać. No dobrze. Pierdziele, no jeszcze raz się drapuję na to. Uparciuk! Lezę. Dawaj to. Uparciuk! 4 sukcesy, 3 sukcesy. Nasz grę sprawna kończysz jako inwalida. No i dupa będzie. Kurde, znowu spadłem. Wiesz co? No, może iść do czegoś innego. Ja się wdrapię to. Na to drzewo, co? Tak, ty się wdrapuj na drzewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Idę do studni. No. Idę do studni. Dobrze, kotek, idź do studni. Zrzucę się do studni. Mhm. Napij się. Napiję się. A to mi tam. Można odrzucić po dwa zmęczenia z każdej twojej karty. Jej. Jestem zmęczony, super, dziękuję. Okej, okay, teraz ja, tak? No to daj mi to drzewo jeszcze raz. Bo coś tam jeszcze chyba było. Tak, sprawdź rosnące, no. Nie opodal. Wzięła toksus jakiś ze skaczących zarodników. I dobra, no i super. To gdzie jest teraz się? Jedna akcja, teraz idę tak. O tą bramę. Bo chciałam do tego drzewa, bo coś tam zostało, nie? No. I się nie umiałaś szłapać, no. Nie? To robię tak, ruch. Ale śmieszne. Raz, dwa, robię trzy ruchu. I tyle. Nie. I mam jeszcze jedną akcję. A, że ja mam coś takiego. Dobra, coś takiego na karcie, to mogę się ruszyć. A i tak akcji nie ma, więc po co marnujesz? No jak? Gdzie zużyłam akcję? Jedną zużyłam na drzewo. Nie będziesz miał akcji. A czy się? No ale mogę podejść do tego drzewa, nie? No to następny może. Ale mogę podejść w tej, po co mam podchodzić do następnej? No dobra, no to tak. No i tu idę. Tak? Tak. Ja biedny. Bo już jestem gotowa, na to drzewo się przygotowuję. Dobra, teraz ja do studni. Brakuje tutaj tego, jakiegoś głosowego. Wyodrębnij esencję. Jedziemy z tym. Percepcja. Ja mam dwa percepcje. No, to wykonuj to też. Czekajcie. Cztery. Mhm. Sześć.
Bo jestem mądry, nie zwinny. Gdybyś był mądry, to byś nie próbował 3 razy na drzewo wyjść. Do 3 razy sztuka, znasz takie powiedzenie? Tak. No. Że znaczy, teraz wpadnie do studni. A czekaj, jak to jest? Ja teraz do tego drzewa też mogę podejść, co nie? Zobaczyć, czy tam coś jest. Zrobiłeś jakiś ruch teraz? Do studni podszedłeś? Nie, ty nie, no teraz mogę podejść do studni. No jesteś przez... No teraz mogę do drzewa podejść. Możesz. To idę do drzewa. Raz, ale już nie wykonasz nic. Czemu nie? Po 2 razy studnie. Nie, raz. 2 razy, bo raz się podleczyłeś. Wyleczyłeś z mętą. Poprzedni turze. Aha, no to możesz. A czemu studni nie skończyłeś? Bo tam nie mogę nic więcej, bo monety nie mam, żeby rzucić do studni. A ja drzewo skończyłam, to po co się do niego... Bo chcę zobaczyć. O, nie można nic więcej skończyć. To się wracamy. Witajcie w naszym świecie. Po. Dobrze. To ja wchodzę na to drzewo. O, ty możesz tam kliknąć. Żebyś rękę złamała. Oddziaływanie myn na to drzewo nieszczęsne. Żebyś rękę złamała. Dwoma się rzuca, nie? Tak. No, wejdź na drzewo, dobrze. Rzucam mam 3, 4, 5. 7 zróbmy, nie dodaję się znaczenia, myślę, że starczy. Zwinnie wskakuje na drzewo, czekaj. Zwinnie drapujesz się coraz wyżej. Po jednym rzutu niegotowości na dwóch kartach. Widziałeś to słowo zwinnie? Wiesz to. Jestem ciekaw, ja co teraz próbuję wyobrazić, jak ty zwinnie wdrapujesz się na drzewo w tej całej zbroi i tym wielkim hełmie. Nie mam zbroi. A ten hełm to co? Nie mam hełmu, to tylko obrazek. Po co ty na golasa tam biegasz? Mam majtki. Dobra. Kalesony bojowe. To ja już się drapam zwinnie, chcę zaznaczyć na to drzewo. I mam teraz 3 ruchu. Raz, 2, 3 ruchu. Aha, to jedno muszę odrzucić, bo źle zrobiłam, ale teraz równam. I teraz tak, wykorzystuję wymanewrowanie, czyli robię następne 3 ruchu. Raz, 2, to niech będzie 2. Żeby tu myśleć. I odwracam kartę, ale żeby tą stronę, to sobie znowu obracam. Już? 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 Po tym jak zwinnie, chciałam powtórzyć, drapałam się na drzewo. Ja ci tą moją laskę tutaj, co trzymam, wcisnę zaraz na drzewo. Raz, 2, 3, 4. Czekaj, stój. Bo turę trzeba skończyć, zakończ fazę. No i to cofaj się, bo teraz będzie faza mroku. No ale fazy mroku nic się nie dzieje. No tak, to zrobić. No, teraz ty. Ja? Tak. Ja zwinnie zaglądam do skrzyni. Teraz się popleczę. Ja pitole w dupę mać. Masz, patrz do tej skrzyni zwinnie. I co? Bez zwinności? Zwinność to mam -1, więc już nie zbyt... Ale zajebiście zwinna jest. Więc niezbyt zwinna jestem, słuchajcie. Ale wyszło mi tak. 3, 4, 5, 3, 4. Zaglądnęłam czy nie zaglądnęłam? Aha. To jeszcze raz spróbuję ją otworzyć. Trochę pracy cię czeka, wiesz? Zwinnie, znaczy już mniej zwinnie niż z tym drzewem, na które się nie wskoczyłam. No. Ile? I mam 4... 4. 3. 3. Pani zwinnie nie... Bo mam zwinność -1. Nie potrafi skrzyni. Ale na drzewo weszłam. Czuję, że jesteś bliżej. Nie potrafisz skrzyni. Boże, teraz ja będę się ze skrzynią męczył. Ja tam idę, tą skrzynię otworzę. Bo w ciebie tam męczę się. Ping! Będzie. Dziękuję. Masz jakieś zmęczenie czy coś? Nie. Nie mam. A co? Jedne się przesuną oczywiście, tutaj. Mhm. Daj, dwa ćwiczenia. A ile masz zwinność? -1.
To oboje ja... będziemy siedzieć tam w skrzyni. Ona już kotek, ona już popuściła to rzeczy. 3, 4, 5, 6. Mhm. 5 mam sukcesów, bo jeden z winności. Mhm. A dodałeś sobie zmęczenia? A, widzisz, tak się otwiera. No bo ja już naruszyłam zamek. Tak. Skóra wytrzymałości. Ja już naruszyłam zamek, dlatego tobie się udało otworzyć. Prawda? Źle myślisz. Bomba. Kurde. Weź to kurde znać. Weź to kurde znać. No, mikstury były w tych podwójnych takich łamanych, nie? O, takich chyba. Mikstura czego? Wiem, nie widzę, to daleko. Wytrzymałości. Okej, mam miksturę wytrzymałości. O, panie. A ja jestem dalej zmurzona. I składniki trafiają. Czyli mam miksturę wytrzymałości. Gdy twój albo sąsiadujący bohater zostanie osłabiony, ustawia swój licznik zdrowia na wartości o 2 większą od swojej maksymalnej wartości zdrowia, odrzuca 2 zmęczenia i kładzie żadną gotowość na innej karty. O, super. Ciekawe, czym dobrze smakuje. Hmm? Dobra, to ja tutaj. No proszę. Zwróć uwagę na zaskakujący ciężar wieka i po chwili znajdujesz w nim zwłaszcza zasobów do późniejszego użytku do kosz alchemika. O, to jest tutaj. To jest coś takiego? Zobacz, czy w ekwipunku tu masz poczci dodało. A ale może być karta też chyba, nie? Może być karta, no. Możesz mi dać jakąś połowę, czy nie? Nie. Okej. Chyba nie ma czegoś takiego, wiesz? Coś mi się zdaje. Nie ma tego koszu alchemika. No jak nam wypadnie, to sobie przypomnij. Widzisz, że ty piszesz, że przygotowałam ci podwaliny do otwarcia. Mhm, frytki do tego. Mhm. No ja też. Ale ja się tu dam. To ja zjem, a ty popatrzysz. Może być? O Boże. Ale troszkę bym mogła zjeść. To czekaj, to ja mam. To ja jeszcze jedną tą mam, co nie? Akcję. Tak. To ja idę tu i tu. A nie przesunąłeś się jeden do skrzyni? No tak, to mam. Aha, no tak. Okej. Okay. I otwierasz. Otwieram drzwi. A drzwi działasz. Tak, działam na drzwi. Działasz na drzwi. Emanacją zajebistości. Mógłbym przysiąc, że widziałem dziś wieczorem światło w tej wieży. Mam nadzieję, że wszyscy w środku są cali. Cyrus robi krok do przodu. Jeden z moich mentorów nauczył mnie, jak pokonywać drzwi, których pozornie nie można otworzyć. Aha, pozornie. Percepcji 4, tak? Pokonaj też 5. Percepcji 5. To ja. Widzisz, ja dobrze umiem otwierać drzwi. Ty byś od razu po prostu chciała walić chłopkiem. Jak ci teraz pójdzie? Aha, masz percepcję plus 2. Raz, 2, 3. 4. 4. 5, 6. Jest. Nie. 5 ci wystarczy. No. No to jak? Raz, 2, 3, 4. I musisz 5, 6. Aha, no tak. Na karcie dobrze, kochanie, tymi zmęczeniami tu nie dodawaj, dobra? Zmęczenie mi dodaje, no. Zdany. Tak. Drzwi otwierają się pod twoim naporem. Usuń te drzwi. Okej. Okay. A na drzewo weź nie umiał. Duża twarz. Dobra, sekundkę. Teraz usuniemy to, żeby mieć miejsce, żeby przesunąć akcję. Czemu te drzewa usunął?
bo to pusto jest, nic więcej nie będzie potrzeba. Aha, czyli to można przesunąć tak jakby, bo widzicie, bo my wam tam przesuwamy tak do góry, tak, nie? Tak, tak, o. Tak, przesuwamy, o. O. Nie. No daj mi to! Daj mi to! I zepsuł. Zawsze. Po prostu tu się kamera aksa i się przesuwa, nie? Rozumiecie, o co chodzi? No. Kamera, akcja, rotacja, tak dalej. Okej. Okay. Czyli teraz potrzebujemy schody. 16A i 4T. Masz schody? Mam schody. 16A. 18. 16, tak to ma być? Mhm. To możesz puścić kamerkę, szukasz, składasz. 16. Dobra, czyli to będzie w tą stronę, tak? I 4 małe kolumny. Tak, tak? Będzie kotek? Tak będzie. Tak. Tak. I 4 kolumny. Proszę bardzo. Masz 4 kolumny. Jedno tu. Tej. Jedna. Ojka, ale się składa. Jak dla mnie to już stoi, ale oni chcieli tu dołożyć. Słoszyłam. Złożyłaś? Słoszyłam. Zobacz. Bucha nie siada. No. Dobrze. Mamy to. O! Dwie pary drzwi i schody. Mieć dwa drzwi. Ja idę zapalić. Masz kupy. Dwa drzwi. Jedna tu. Masz schody. Masz drzwi. Nie, to drzwi tu. Tu, no. Tu. Tak. A tu schody. Nie. Tu schody. Tak. I jeszcze wyżej szli. No. I. Ło, i tutaj dostajesz kraty. Proszę cię bardzo. Dziękuję ci bardzo. Okej. Okay. Tak. Przejścia nie ma. Czegoś nie popsuł? Nie było. Aha, no dzięki, czyli. Moje mocne strony to jest psucie. Słuchaj, co to jest za gra? To jest Descent Legendy Mroku. Świetna gierka, fajna 3D mapki są, bardzo przyjemna, no. Walka jest. Świetna gierka jest po prostu. Drogo jest droga, nie unikniemy tego, ale za taką jakość i za te rzeczy, które są w grze, są, jest super. Mhm. Giera jest naprawdę fajna. Tak naprawdę bardzo dużo się na aplikacji dzieje, nie? To no, jest ale gra tak jakby z aplikacją. Z aplikacją, tak. Mhm. Z aplikacją, no. Okej, okay, to mamy. Co dalej? O, bandyta. Który to był? Ten był bandyta? Nie, ten jest bandyta. Ten był bandyta. Tak. I jaki jest? Jeden, pomarańczowy. I go za schodami trzeba umieścić. Tylko nie popsuj. I gdzie go mam? Tu? Nie, za. Tu? Tu, tak, tak, tak. A tu się schował. Okej. Okay. I za to zadanie znaleźć klucze do bramy. Okej. Okay. No dobra. To co, chwilkę przerwy chcesz? Tak, Krzysiu, papierosek. Tylko przerwy. Tylko przerwy. Jeszcze bloczek reklamowy. O, bloczek reklamowy. Dobry prosto. Proszę. Jeżeli chcecie kupić grę, zapraszam serdecznie na Instant Gaming, wykrzyknik Instant Gaming na czatku. Jeżeli chcecie gry normalne, oryginalne, PC, konsola, wszystkie platformy, zapraszam serdecznie. Bardzo tanio. Kupywać. I klikać w linka. Niech ktoś z modów napisze Instant Gaming na czatku, jakbyście mogli, to by było super. Zasłonę dymną? No, żebyś wiedział, zasłonę dymną idzie zrobić, no. Okej, okay, ja wam coś pokażę. O, czekajcie. O. To jest kamerka góra. O.
tak bliska wam pokażę, jak to fajnie wszystko wygląda. Nie, tu jest on, bandita. To jest bandita, bandzior. Jego kamerka by fajnie się, żeby się sfokusowała. Tu jest bandzior, on tam jest skierowany w tamtą stronę. Tutaj macie... Czekajcie, opala. Tu macie skrzynię, tutaj macie to wejście, co nie? O. O. Fajne to jest 3D. Bardzo, bardzo mi się to podoba ogólnie. Świetna sprawa, bo nadaje, nie dosyć, że macie planszę, nie dosyć, że macie aplikację, to macie figurki bardzo fajne i ta plansza się robi taka... Głębi nadaje. No i dużo jest możliwości kombinowania z tymi planszami, czyli tak jakby dużo kampanii można zrobić. Tak, można. No. Ja się tym ciekaw, czy nie ma, wiesz, jakichś dodatków, czy czegoś więcej do tego. Pewnie są. Bo my tego jeszcze nad nią graliśmy, nie przejdziemy tutaj gry. No, pierwszy raz gramy tak, no na drugi. Drugi, bo graliśmy raz tak naprawdę, więc pewnie jeszcze masę rzeczy możemy robić źle, czy czegoś nie wiedzieć. No. Okej. Okay. Kotek, a jesteś w stanie stawić tak kamerkę, żebym ja była w stanie siąść, żeby mnie tu nie było widać? Tu? Czy nie? Jedyne co mogę zrobić. Bo ja siedzę cały czas zgarbiona, wiesz? To ci widać? Jakbym się wyprostowała. A to źle? Siedzę cały czas zgarbiona. Kobietą no jesteś, no co? Mam się oprzeć na rękach? Słuchajcie, czemu Logitech się nie chce odpalić? Halo? Halo? Halo, halo, dostałem portę, halo! Uela sobie zrobisz? Tak. Ujela? Nie, nie mamy pieczywa. Okej, okay, czat mi zniknął. Ups. Zepsułeś. Jak ci zniknął? Nie ma, wszyscy wyporzy. Nie, to po prostu... Kurza twarz. Dashboard nie działa. O. A to ciekawe, bo Twitch mi wysiadł. A inne strony działają? W sensie... Co się stało? Tak? Nie, działa. Co się stało? Chrom nie chce działać. Nie, Chrom nie chce działać mi. Chrom się wykaszanił. To idź. Okay. Sekundę. A wiem na niebieskim. Też obudziłam tego światło za tam. O, tylko tak, kutek. Okej, nie działa. Nie wiem co jest grane, ale czatu nie widzę, moi drodzy. Tak.
Okej. No my, żeby było ciekawiej, na tym, jak to się nazywa, na dashboardzie nie mam czatu, ale czat normalnie mam dostępny na tym, normalnym tym. W sensie w oknie normalnym. Nie wiem, co jest grane. Nie mam bladego zielonego pojęcia, co jest grane. Nie wiem, panel kontrolny twórcy. I mam czarny, po prostu czarny ten. A jak wyjdę z powrotem, to mam normalnie widoczne. Dziwne to jest. A widok moderatora? O, widzę. Aż w oknie. No dobra, to inaczej to zrobię. Odkryj tyle. No troszeczkę zmieniłem, mam nadzieję, że ci będzie wygodniej. No to wiem. Cieplej się ubierz. Ja bym sobie... To herbatkę poproszę. To? Dobrze. No. Oj. Jak tam twoje nogi po zakupach? Dobra. Aha. Zobacz teraz. O. No, lepiej. Super. Lepiej? Ładnie bomba, tak. Jak się pogadamy. Naturalnie jak człowiek poprzeć, uwaga na nogi. No, bo nie chcę ci krzywdy zrobić. Dobra, schowało. Tak? Super, możemy tak grać. Możemy grać? Proszę pani? Tak, proszę pana. No dobrze, to co? To? No lecimy. 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 Pięk. Zapomniało mi się. No widzisz, dobry jesteś. To, no. To teraz? Kto teraz? To teraz? Wyszedł nam wróg. Teraz jedziemy, tak? No. No to udajesz. Ja się. Ty się wstydzisz, odpoczywasz po tym drzewie. To się ryjesz, cholera jasna. Szczerzy się normalnie, jak nie wiem. Co? No co za... Co? Już nic. Już nic. Już możesz grać, czy odpoczywasz dalej? Odpoczywam dalej. Dobra, kotek, to grajmy. Okej. Drzewo będzie z nami chłodza. Rozgrzewki, jakby ktoś nie wiedział. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Co ty liczysz? Żeby go trafić? Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie dojdziesz. Raz, dwa, trzy. I atakuję go. Okej. Okay. Pomogę! No tak. Dobrze, atakuję dziada. Bandyta dostanie w pinku.
Migi. Migotliwą różdżką. Tak, migotliwą różdżką, bo co? Bo jest migotliwa. Poproszę moje ten, rzucajło, jedną kostką. Dwa sukcesy. Dwa sukcesy. Nadal nie rozumiem tego statusu. No. Cztery obrażenia. I jeszcze raz rzucam. Dwa sukcesy. Rzucam. A on idzie, nie wiem, tu. A co, się o jeden przesuwa? Ucieka? Tak. Jeszcze nie dwa, odsuwając się od ciebie. To nie wiem. Tą drugą tu. Będzie dalej, no. Raz, dwa, trzy, cztery. Nadal mam zasięg. Okej. Okay. I jeszcze raz dostaniesz papę. Może sprawdzić, czy mam. Mam zasięg. Okej. Okay. Rzucam. O. O. Bo mam, bo mogę się bawić. To już który raz zapytasz? Drugi. Okej. Okay. Drugi raz tak. Cztery obrażenia i idzie do robu całkowicie. Zawsze się. No, ja mocno. Teraz... Migotliwą różdżką. Tak. Ruszam mu trzy. Raz. Mam trzy, to tyle wypaliłam ciebie. No. I mam teraz dwie akcje. Widzicie, moi drodzy? Ma dwie akcje, cholera. Jedną akcją to rozwaliła całe drzwi, w sensie drzwi. Jeszcze cholera walnęła tak, że aż studnia się przebić. Dobrze, i teraz tak. Ja korzystam wymanewrowanie z akcji Bryn jako akcję i się ruszam. Przemieszczenie trzy. Raz. Dwa. Trzy. I to jest i w tym momencie karta mi idzie na drugą stronę, nie? No, no. I sobie ją wracam z powrotem na tym. Nie. Jak to tu jest? Dobra. Nie, zostawiam ją na tej stronie, czyli trzeciej akcji nie pokazuję, bo nie mam co. Możesz na chwilkę wyciszyć monitor ten. Przesunąłem wam od razu mapkę, żebyście mieli więcej akcji, tak powiem. O, no. O, jeszcze lepiej, super. Tyle widać, nie? No. Super. O, w końcu. Teraz mogę go. Koniec, tak? No, ja tak. Czyli koniec. Zakończ fazę. Okay, ja usuwam jedno zmęczenie, bo mam. No ja nie mam. Mam. Okej. Okay. Idzie do mnie. Czekajcie. Dwa. Czyli raz. Dwa. Albo na mnie dwa. Czyli podchodzi tutaj. I stop. I musi mnie zaatakować, że jest trzymane, tak, nie? Tak. To cztery. Cię bronię dwoma czarnymi. Pięć. Pięć sukcesów. Czyli tak. Nie zadaję ci żadnych obrażeń. Nie. Bo ja jestem winna. Masz głupi hełm. Dobra. Bandyta. Ale on coś tam było, że on się o jeden przesuwa jak zaatakuje. Za szybko robisz okej. Okay. I on atakuje i o jeden ucieka, pamiętasz? A, no tak, dobra, no. Przepraszam. On tam no, ostrzy sobie noże, tam wiesz. No właśnie. Ten liże swoje zatrute ostrza. Dostała niedoleczna cisza. Okej, okay, teraz ja go mam w zasięgu? Mam go w zasięgu, ty? Raz, dwa, trzy, tak, masz go w zasięgu. Mam go w zasięgu.
Dobra, to ja go biję. Dwa sukcesy. Czyli dostaje, gdzie otrzyma dwa sukcesy w AP. Ma migotliwej ruśki. Dobra. Ja ci chyba go zostawię, wiesz? Mhm. Ty zakończysz atak na tego wroga, on się odsuwa dwa. Raz. Mhm. Czyli wtedy też się powinien znowu odsunąć. Dobra, nie już. Ale on... nie ten. Ja go tylko jeden przesunęłam. No tak, ale jak najdalej. Bo, ale on cię atakował, nie ty go atakował. Dobrze. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Teraz i... ja? Nie, jeszcze ja. Aha, tak. To raz go zaatakowałeś. Raz, dwa, trzy, idę tu. I no. Otwieram drzwi. Dobrze. Czekaj. Teraz. Rozwaliłem drzwi. Drzwiami ci idzie lepiej niż drzewami. No. I teraz schodki. Będą potrzebne schodki. Co to tam jest? Schodki, 6A i... i tak. Biblioteczka. Biblioteczka. 6A? 6A chyba. Tak, 6A. Nie mam takiej. Może być 6B, jak znajdziesz. 6B. A. Tak. To jest takie malutkie. Masz 6? Mam schodki. Masz schody? Tak. I masz biblioteczkę. Nie tu. Daj kobiecie montować, to od razu popsuje. No bo wchodzi na bryn, bo trzeba. No to przesuń swoją bryń. Dobrze. Mamy. Możesz tam sobie ją ustawić. Mogę. Sobie mam. No to. Sobie ustawię. Nie widać. A poza tym się zgodzę. I patrzcie. No, dobrze. Widzicie, jak ładnie to wygląda? O, nawet nam tak wyszło. No. Ej, zdaje się, że półki skrywają mnóstwo interesujących rzeczy. Ja się tym zajmę. Cyrus wskazuje na Regos. Moje! Moje. Moje książki. Cyrus musi być pierwszym bohaterem, który wykona działanie nad tym jego. I niebieskie tam w rogu. W tym rogu? Tak, tutaj w tym rogu. Jest jeden żeton interakcji. Ten strażnik, wydaje mi się, że go znam. Mówi zmartwiona Bryn. Tylko Bryn może wykonać oddziaływanie na ten żeton. Ok, czyli tylko ty możesz. No to teraz ty. No to ja teraz chcę zabić tego jełopa. No. Czyli muszę podejść o jeden. No. Dają jeszcze dwa ruchy, nie? No. No i wykonuję atak. No. I atakuję go czarną, jak dusza kością. Jak moja dusza kością. Trzy, tak? Tak. I atakuję młotem. Naprzód! Nie zatrzymujcie się! Dobrze. No, dziękuję. Za tobie jakiś odcinek. Ograbiłam go jeszcze po drodze. Okej. Okay. Tak? No. No i teraz mam jeszcze dwa ruchu, nie? Jedną akcję. Tak. To podchodzę tutaj do tych drzwi. No. I próbuję je otworzyć. Dało ci się otworzyć za pierwszym razem. Drzwi otwierają się szybko, trzymając niewielkie koszary. Odsłaniamy. 3A. I będą. Boże, jedyny ci masz. 3. 3A? Tak. Okej. Okay. Schody potrzebujesz tak? Tam? Tak. Ty tam schody potrzebujesz jeszcze? I skrzynię, jak widzę. Gdzie skrzynia? Samochodu wniosłem.
Skrzynia do samochodu wyniosłam. Będzie trzeba dojść do samochodu po te buty jeszcze tobie. Skrzynia, okej. Okay. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Ja już czułam, nie? Tak. I teraz tak. 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 I to ma być tak. Czekajcie, to przesunę. Żebyście wszystko widzieli. Mniej więcej. Tu jest to. Tu jest skrzynia. Czekając na Asię, zrobię ładne zdjęcie jakieś. No. Dobrze. Dobrze. Na przykład pocykam fotek. Bryn. Pod zbroję popatrzymy, co tam jest i się skrywa. No i teraz czekamy na Asię. No Asia daje rzecz kotą, więc musimy chwilkę poczekać. Ja sobie patrzę, co się dzieje. Na świecie. O, w Warszawie sypie śnieg. No proszę. No proszę, proszę. To? Będę miała na później. No postaw sobie tam. Dwie i pół. Tak, w lodówce jest tryna. Ostatnia. To dobrze. No i czekamy. Mi się ten, zobacz, do sypki, nie wiem. Na pewno dosyć. Dobra. Troszkę przebudowałem to. Okej. Okay. Wiesz? Dobrze. I co ja muszę ruszyć? Ja czekałem na ciebie, bo no, jestem. Mi poukładałem. No. Otworzyłam drzwi, tak, nie? Tak, otworzyłaś drzwi. Masz mały stół? Akcja, tak? Tak.
A zrobiłam ile ruchu? Jeden? Jeden. To robię teraz pozostały raz, dwa ruchu. Mhm. Ten stół muszę, tak? I... No i dupa. No i tyle. No bo ja nic więcej nie zrobię, no. Dobrze. Mogę sobie przygotować kartę, ale nie chcę nic obracać. Tego nie chcę. Tak? Tak. Dobrze. Jedną rzecz chciałbym zrobić, bo ja zapomniałem. Tą kamerkę odłączymy. Bo tutaj był taki mały dings. Zepniesz go tam? Tak. A, z miska teraz. Tak, ja mam miskę, ty masz miskę. Wszyscy mamy po myszce. Tak. To będzie mi łatwiej. Mhm. Okej, i koniec fazy, tak? No, tak. Dobra. Dobro. Jako, że nic się nie dzieje, ja nie mam żadnego zmęczenia, ty nie masz zmęczenia. Mhm. Kontynuuj, faza bohaterów. Dobrze, to ja idę tutaj. Raz, dwa, trzy. A ja tego strażnika dopiero mogę ciągnąć. A ja tu poszłam. No. Koniec mojej tury, teraz ty. Ja serę pestolgiam się pierwsza? Nie, ty nic nie musisz. Wiem. Dobrze. Raz. Dwa. Trzy. No. I stolik. I stolik robisz, tak? Tak, robię stolik. Dobrze. Patrzę na stolik. Co tam jest napisane? Czekaj. Bo tam dużo tego jest, mi się nie chce. Czekaj. Nie wiem, co Logitech odmówi posłuszeństwa? Jak, czemu? Czemu Logitech nie odmówi posłuszeństwa? Dobra, co tam jest napisane? Nie rozumiem. Tam jest napisane tak. Na stole znajdujesz wiadomość od baronesy Adeline. Na ścianie mapę nawiązującą do treści. Uważajcie na wzmożoną aktywność barbarzyńców u dług. Krążą plotki o potężnej wiedźmie krwi. Nekrul, która odprawia w lasach tu jakieś nieznane nam rytuały. Martwi mnie, jakie może mieć zamiary. Jeśli tylko zauważycie barbarzyńców, natychmiast mnie o tym powiadomcie, poinformujcie. Poprosiłam naszych zielarzy o przekazanie receptury na miksturę wigoru. Zawsze miejcie na podoręciu kilka fiolek. Rzucasz okiem na mapę, dużo na niej oznaczeń, które zapewne dotyczą ataków barbarzyńców. Kawałek lasu nieopodal, pas został wzięty w kółko. Liczba zapisków sama mówi za siebie. Uchowie, rzeczywiście stary się dopali. Utkowie. Nie wiem. Nie widzę z tej odległości. Nawet założę okulary. Kontynuuj. Wiele nam odebrali. Doważył zasobów. Do późniejszego użytku dodano mikstura wigoru, receptura. Receptura. Nie mikstura, tylko receptura została dodana. Możemy sobie sprawdzić recepturę. Może sprawdzimy. A to w mieście dopiero. Aha, no tak. Co tam jest? Znajdujesz recepturę na przykład. Aha. Dobrze, przedmiot to jest. Używalny, czyli jest. No tak? Do przedmiotów zużywalnych. Okay. Możemy sobie sprawdzić Na zaś. Na zaś, ale. Jak będziemy w mieście. No. Jak będziemy mieć składniki. No. Pod papierami znajdujesz niewielki klucz. Okay. I masz klucz jeden z czterech. Mam jeden z czterech kluczy. No. I już ze stolika nie więcej, bo tam było tylko tak, to. Tak. No to teraz ile się ruszyłam wcześniej? Chyba wszystko ruszyłam. Nie? Tak, no, wszystko chyba się ruszyłam. No to do skrzyni nie sięgnę. To wcześniej koniec. Co? Patrzy, że nie reagował. Nie wiem, o co chodzi teraz. Głupiałem szczerze. Za Ramot to za dawno temu było.
Nowy skit. No. Dobra, ja już nic nie zrobię, bo mam za krótkie nóżki. Krótkie nóżki, krótkie rączki. Nie sięgnę. To teraz ja, tak? Nie, tak. Koniec tury. To nie jest tury, tak. Na koniec sprawy. Znaczenie, bla, bla. No i faza następna, lecisz. No i teraz ja lecę tu. Raz, dwa. Oddziałuję na tą czapkę. Oj. Słuchajcie, sobie muszę to zablokować. Okej. No i tak wszystko muszę zrobić na dobrą sprawę. Trzy rzeczy, więc no, pierwszy... Nie musisz wszystkich robić ty. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. I tak zrobię. Okej. Czyli książki. Mamy tu do waszych zasobów, do późniejszego użytku dodano mamucie łoże. Receptura. O! Mamucie łoże? Mamucie. Łoże. Łoże, no. Nie wiem o co chodzi. Nie wnikajmy kota. To wygląda jak ten, jak jelec, w sensie uchwyt do broni. Mhm. Kawałek broni. Tak. Dobra. W regału znajdujesz niewielki klucz. Super, mamy klucz drugi. Odsuwasz się od regału, a twój wzrok pada na dwie książki. Którą z nich wybierzesz? Oto podstawy Syrusa. Postawy. Postawy mają wpływ na wydarzenia dotyczące bohatera i jego przeznaczenie. Mogą zmieniać przebieg historii i wprowadzić do zmian w mechanice w dalszej części kampanii. Więcej informacji o postawach znajdziesz w kompendium zasad aplikacji na stronie... Żywot Timorana, tom 7, ambicja, receptury i zaklęcia dla dobra społeczności Optimi. Żywot Timorana. Na ambicja, oczywiście. I jeszcze jedną mam akcję. Tak. Obejrzyj butelki. Otrzymujesz następną kartę mikstura wigoru. O, miksturę wigoru otrzymałem. O. Zużywalna, normalna. Mam miksturę wigoru. Wytrzymałości i wigoru mam. Mhm. Okej, okay, i teraz ty. Teraz ja się ruszam o jeden. Do skrzynki. O, tak. Będzie ciekawie. Oj, będzie nieciekawie. Okej. Okay. No. Proszę. Zwinność. Zwinność. A mam zwinność minus jeden, no to będzie ciekawie, no. No. Aha, czyli tą skrzynię otwieram. To moją tak. Zarąbistą zwinnością. 3, 4, 5. Pięć? Ile masz zwinności tam? 4. A ile masz? No 4, minus ty 1. Musisz ścisnąć. 4, no. Czyli, że jesteś bliżej otwarcia skrzyni, ale wciąż czeka cię trochę pracy. Jeszcze raz? Tak. Ja chcę tą skrzynię otworzyć. 5, 4. Rezultaty. To jest... O, otworzyła. Mówiłam, że poruszyłam tamtą? Dobrze, że tak mówię, ja przygotowałam. Aha. Pod skrzynią znajdujesz niewielki kół. O, mamy już 3. 3 na 4. Dobra, to teraz tak. Koniec. Pada. Tak. Mroku, tu się nic nie dzieje, to jest to samo co było, bo nie ma żadnych wrogów, nie ma nic. Dobra, a ja tego strażnika muszę pierwsza działać, tak, nie? Ty musisz do niego. O jest. I teraz ja nadal oddziałuję na tą skrzynię, co nie? Na szafkę. Na szafkę. I tutaj przyjrzyj bibliotek. Bohater może wykonać przemieszczenie 5. Pod szklanym kloszem szaleje mała trąba powietrzna. O. O. Zamieszczam się. Gdzieś? Idę już tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to cię ta trąba zniosła. Wylądowała. No i wpizduj i wylądowałem. Wylądowałem. Ja idę do strażnika, tak? Mam no. 3 ruchu, czyli raz, no. 2, 3. Bo matko to znowu będzie kombinować z tymi. Sobie przygotowuję kartę, czyli odwracam ją na tą stronę i mam przemieszczenie 3 jako drugą akcję. Raz, dwa, trzy. W związku, że wykorzystałam, to mi się zmienia. No i tyle.
No i koniec. Poszłam, następna faza. Jedna akcja wróciłam kartę i druga akcja wykorzystałam akcję z karty. No i następna faza mroku. Tak, tak. Super faza bohaterów. Bez zmian. Ja idę sobie raz. Dobry. Dwa, trzy, cztery. I tu sobie będę sterczał. Mhm. Czyli jak tam będzie coś do bicia, to mi w tym nie pomoże. Już? No. Ja robię raz, dwa, trzy. Tu. Odwracam kartę jako jedną akcję. I jako drugą wykonuję przemieszczenie. Raz, dwa. O. I starczy. Czyli wykorzystałam, czyli muszę ją. Tak. No i znowu to samo. Powtórka z rozrywki. Ja zostaję tutaj, nic nie robię. A ja to... wykonuję... Chociaż... Wykonuję... Nie, zostaję na sieczy. Teraz... Teraz to, tak? Ja chcę to niebieskie. To niebieskie. Tak. Co tu masz? Odpinasz z paska niewielki bukłak i unosisz go do ust strażnika. Ożywia się. Jego wargi wilgotnieją. Patrzy na ciebie, wrzuc lekko oczy. Nie wierzę. Lady Bryn. Pamiętam, jak byłaś malutką dziewczynką i bawiłaś się z Lady Katryn. Rety, ależ wyrosłaś. Okej. Okay. Kawał baby. Do metr 58 w kapeluszu. Oj, 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 no. Panie. Musi zachować ostrożność Lady Bryn. Utkokowie zaatakowali nas, nas z taką zaciekłością, jakiej dotąd nie widziałem. Na ich czele stała wiedźma krwi, a towarzyszyli jej bandyci i fanatycy. Dosłyszałem tylko skrawki ich rozmów, ale wspomniała coś o przyzywaniu demona nie z tego świata. Cokolwiek planuje, jeśli jej się powiedzie, czeka na zagładę. Zawsze demon jest nie z tego świata. Nie rozumiem tego. Po co na mnie demon? To demon. Nie? Podnosi się i opiera o ścianę. Zacienionym rogu piwnicy. Bez klucza nie przejdziecie przez bramę, a to na pewno prędzej czy później się wam przyda. Przekazuję ci klucz i dwie małe fiolki. Odrzuć ten żeton interakcji. Dobra. To daleko mam go odrzucić? Nie. Otrzymujesz następujące karty. Dwie mikstury pogromcy. Będę pogromca. Pogromca, Bryn. Ty. Co? Koczar chemika. O, to ty masz, nie? Nie, to mamy w naszej wspólnej. Dobra, to tu sobie dodamy, tak? Było? Czego to było? Nie wiem. Przeklikałeś. Pogromcy? Nie, tam nie. Pogromcy. Nie jest przeklikane. Pogromcy. Wisi u góry. Dotum, skupienia, ogniowy. Nie ma. Weź zobacz. Bo ja tutaj nie widzę tego. Tu są bronie, tu nie. To jest mikstura. Obrońcy? Obrońcy. Dwie takie. Broja. Mikstura z zajęczej chyżości, a ja przeczytałam mikstura z jełczałej chyżości. Jełczała chyżość. Mikstura wigoru to nie. Nie. Mikstura pogromcy. Może na drugiej stronie, z drugiej strony. Jest mikstura pogromcy. Dwie takie. Tak, dwie takie. Jedna jest taka. To gdzieś druga. Nie ma gdzieś pomieszanych kart? Nie, nie są pomieszane. Na pewno nie na ma pewno gdzieś? Nie są. Ona ma z jednej strony i z drugiej to samo. Tak, tylko jedna jest lepsza, a druga gorsza. Tak, to wiem, ale... Nie, no tutaj nie ma. Chyba, że to szaty. Powinna być, bo dwie otrzymuje, tak? Tak. Wiesz, słuchaj, czekamy, szukamy karty. Jakby ktoś się pytał. Nie widzę tego. Jedną znaleźliśmy. Boże, tutaj jest karta kompleksu. Ja tutaj kompleksu już czytam. Karta kompleksu. Nie ma. Dobra, nie ma co, nie znajdziesz.
Nie. A nie było tam gdzieś pomieszanych? Nie. Na pewno tam nie masz w tych. Na pewno. Tych? Tu są bronie. A tu są te. A rozłożyłeś te karty, co ci dałam? Tak. Dobrze? Tak. Okej. Okay. Na początku każdej misji otrzymujesz jeden losowy przedmiot wyżywany. Okej. Okay. Dobra. Co to daje? Która pogromcy jedną akcję? Zaatakuj wroga, zaatakuj innego wroga i zaatakuj trzeciego wroga. A, fajne. A jedną akcję. A z tej strony? Zaatakuj wroga, zaatakuj wroga, zaatakuj wroga. Czyli jedną akcję mi kosztują trzy ataki tak naprawdę. Aha. Tylko że w tej lepszej, w tej, to jest moje. Zakosiła i happy. Moje. No bo to jest moje. Moje. Nie da. Daj. A dalej jestem znużona w ogóle. Okay. Czy to znużenie można jakoś wziąć? Otrzymaliście przedmiot zużywany. Daj każdemu z bohaterów po jednej karcie mikstury wigoru. Przedmioty zużywane zapewniają specjalne efekty opisane na kartach. Jeszcze dodatkowo? Nie. Ale ja nie mam mikstury wigoru. Ale ja mam. Daj każdemu z bohaterów po jednej karcie. Ale ja nie mam. Ja sobie też mogę, tak? Nie wiem jak to działa. No to sobie szukam, też będę wigorowa. Bo teraz się zgubiłem troszkę. Specjalne efekty opisane na kartach, bla bla bla. Zobacz, co dalej jest. Musimy odbić strażnicę, musimy chronić. Ale masz, dałam ci kotek, bo ty masz drugą. A, dziękować. Co wybierasz? O, już się czai. Co wybierasz? Co? Co wybierasz? A co mogę wybrać? Czekaj, bo ja sobie muszę przeczytać. Bastion zapewniający bezpieczeństwo baronów. Musimy odbić strażnicę, ale mają wpływ. To co ja miałem? Wręcz wybieram. Bastion zapewniający bezpieczeństwo i szlachectwo. No. I ludzi, którzy stanowią fundament baronii. Męstwo. Ja jestem męstwa. Męstwo wybieram. Męstwo? Tak, czyli ludzi. A jest żeński odpowiednik męstwa? Jest żeńska. Ja wybieram męstwo. Kobięca. Ludzi, którzy stanowią. I to? Tak. To. Nie, ludzi to. Wybieram. Nie, to. Tamto chcę. To. Nie, nie. To? Tak. To. Nie. To. Tak. Ok, 4 na 4 klucze. Macie wszystkie klucze. Koniecznie do otwarcia bramy. Super. Tak, otwórzcie bramę. Ja poczekam tu na ciebie. Dobrze. Aż tu się doklapię. Czekasz na mnie? Tak. Ooo. Jaki ty dobry jesteś. Dobrze, to puść tą mapkę. I zakończ teraz... fazę. Tak. Ok. Fazna bohaterów. I ja robię tak. Ja tylko jeden krok zrobię tutaj do góry, dobrze? Dobrze. Żeby tu stanąć dobrze sobie. Ja byłam tu, czyli robię tak. Raz, dwa, trzy. To był ruch. Jako no. akcję przygotowuję kartę. I jako drugą akcję robię przemieszczenie 3. Czyli raz, dwa, trzy. Dziękuję. To? Masz mi nie ufać. Cały czas żydni. Dobra, zakończamy turę. A za mroku to jest, nic się nie dzieje, więc nie przemieniam nawet ekranu, bo to wie. Ja czekam. No dobrze, to ja podejdę. A po co stanę i będę też czekać, ale dalej. Podchodzę. No. Tak, i oddziałuję na ten. Otwierasz bramę? Tak. Wykręcasz każdy z czterech kluczy we właściwym zamku i usłyszysz, jak cicho przeskakują zapadki. Brama otwiera się z łatwością. Usuń tę bramę. Tak Asia usuwa bramę. Usunięta. O co ci chodzi? Ja sobie wyobrażam, idzie gdzieś ulicą, usuń bramę. Ping. To ja nie dam rady? Dobrze, kontynuuj.
Oho. Oho. Czyli to możemy już kotek podsunąć. Tak, to jest, też możemy usunąć na tą sprawę, tak. Przesuniemy troszkę to w tamtą stronę. Tak, 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 czekajcie. A nie, na razie nie, bo nie wiadomo, gdzie się pojawią te. No tak, ale to możemy usunąć. Nie, nie wiadomo, gdzie się pojawią mopki. Ja nie wiem, gdzie się pojawią mopki. Poczekajmy. Ja bym na razie jeden to zostawił, przesunę. Okej, okay, i tutaj to zostawię. Tak? Tak. Tu, tu, a to dam na razie tu tak jak było. I się mieści, to jest okej. Okay. Tak? Tak. Tak? Okej, okay, tak. Ja mam 2 HP. Ja mam 5. To się cieszysz. Mało mamy. Ja ale mamy leczenie, mikstury wigor leczy. Trzeba się podleczyć przez tą, przed tą. A w każdym momencie można je użyć, nie? Tak, to ja używam. Tak. Z tego co pamiętam, w każdym momencie można ją użyć. I zużywam ją, tak? Mhm. To jest na wysokich piedestałach, tak? Leczy 3. Dobra, no to kotek ja ją używam. W międzyczasie, słuchajcie, leczy sobie 3 HP. Bo mogę. Żebym miała troszkę. Okej. Okay. 5, mam 8. Montuj. Montuj. Bo budowniczy. Oby. Montuj. Oby. Montuj. Oby. Montuj. No juchi, stary kombinator. Ale wy mnie nie lubicie, no. Dobra, ja się leczę też za 2. 3. W sensie. Czyli 5. Dalej się nie leczę, bo tego zużyję. Tak jest? Na równo? Na. Musisz zjechać na to. Na. Boże, jak ty krzywo to zamontowałeś. No takie krzywe są te podesty, co ty chcesz. Okej. Okay. No, mamy. To i stoi, tak? Tak. Tak. Kontynuuj. Tu. Stolik. Czekaj, tu? Tak. Tu. Stoi. A, bo nie widzę. Stoi. Dwa żetony. Strażników. Tu, tu. Stoją. Stoją. Leżą. Leżą, stoją. Tam są dwoje drżących, skutych łańcuchami ludzi. Berserker wjeżdża na plan. Berserker to jest ten. Tak. Jaki? Pomarańczowy z jedną kreską. Pomarańczowy z jedną kreską. Okej, okay. I on wjeżdża. Okej. Okay. Patrzę na kamerkę, nie w zero. Okay. No. Jeden berserker. Wjeżdża drugi berserker, zielony. No to dawaj berserkera. Nie mamy. Dwoma zielonymi, nie? Proszę. Muszę jednego berserkera. Proszę. Założymy zielone. Zielone ciuszki mi tam mamy, czyli ten drugi jest tu. Jest tutaj. To mi palec może. Okej, co dalej? Powinniśmy przeklikiwać jak stawiamy. Barbarzyńcy stoją nad trzęsącymi się mięśniami. Żaden z utłuków wypatrując. Aha. Jeden z utłuków czegoś na horyzoncie jakby czekał na jakiś sygnał. Okej. Okay. Zachcę zadanie. Ocalcie mieszkańców wioski 0 na 2. Okej. Okay. Tyle? Tyle. I musimy ich uratować. Tych dwóch musimy uratować, a to są wrogowie. Co? Mhm, to jedziesz. Ja mogę jeszcze, co nie? Mogę. Chodź mi otwarte, mogę zaatakować. Bo ja mam jeszcze ruch, bo nie ruszałem się. Kto otworzył bramę? Ja dwa... Jeszcze no. Nie ruszałem się, czy ja mogę? No bo ty stałeś. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to ja napierdzielam z mojej migotliwej zajebiście różdżki. A ja też otworzyłam bramę i też jeszcze mogę. I tak. Dobra, ja napierdziałam z mojej zajebiście migotliwej różdżki. Wy zajebiście zielonego typa. Bo nie jest bliżej. W sensie zielony stoi tutaj. Tu jest zielony, co nie? Więc tylko on... oni stoją nad nimi, weźmy jest tak obok siebie. Tak. Czyli on po prostu dostanie w ten zielonego, co nie? Mam być tak.
różdżki. I teraz tak. Żebym ja tylko trafił. Dwa. Tesy. Mam tylko. Czyli no. Nie masz jakiegoś ten? Większa o jeden? Co to jest? Nie. Ty zaatakujesz tego wroga, jego obrażeń na stałe zwiększa o jeden. Fajnie. Nie mam nic więcej. No. Niestety. To lej. Masz papę za trzy. Jeszcze raz go zaatakujemy. Ja nie wiem, czy to jest dobry punkt. Jeszcze raz. Nie tak. Pół, do środka. Okej. Okay. Za dwa. Okej. Okay. To. Już nie. Po tu za dwa. Gdzie jest? Ty mój. Dobra, to ja kończę moją turę. Ale ja. Raz, dwa. Czy to mogę się ruszyć i mam jeszcze jedną akcję, nie? Bo no. Jedną otworzyłam drzwi. No to po papie go leję. Po papie go lejesz? Po papie go leję. Pomarańczowy? Młotkiem? Młotek mam, tak. Trzymaj. Trzy. Tak? Tak. Ho, 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 jak mu pizgnęła! No. Jeszcze raz? Nie, bo otwierałam bramę. A, drzwi otwierałaś. Już się zmęczyła. No. Coś się zmęczyło. No to koniec, tak? Tak. To zakończ fazę. No to teraz dostanę. Jedno zmęczenie. Mam żadnego? Ty masz jedno zmęczenia? Ty mój? Selbrin. Pomarańczowy. I na 6 mi leje, tak? Tak. Ja korzystam, dam się dwa zmęczenia, bo tu mam coś takiego, gdy twój albo sąsiadujący bohater się broni, dodaj jedną gwiazdkę. Teraz pewnie z tego skorzystamy. Teraz zobaczę, czy z tego skorzystamy. Mogę zawsze z tego skorzystać. Mam 2, 3, 4, 5, 6, nie? Tak. No to dodaję sobie dwa zmęczenia. I 0 damage'ów ciebie. I 0 damage'ów. Okej, okay, gotowy. Po rozpatrzeniu tej obrony, berserker wykonuje przemieszczenie 1 i atakuje kolejnego bohatera, jeśli to możliwe. Czy on się musi przemieszczać? Czy on musi tu na stół wejść? Ze mnie nie przejdzie. No nie, ale może tutaj proszę. Może tu, ale to się oddala. No tak, ale na stół nie może wejść. Czemu? A ja nie mogę na stół wejść? A patrz. No nie wiem, czy możesz wejść na stół. Znaczy, jeżeli jesteś na stole, to masz high ground, czy nie? Nie wiem. Co? Na pewno go tu dać? To. Dobra, okej. Okay. Dobra, o Cyrus, leży do mnie. Pierdoła jedna. Zielony? Tak. Raz, dwa, trzy. On doszedł do ciebie. Nie atakuje. Atakuje cię. Moment. Cześć. Cztery, pięć. Pięć. Dodajesz sobie zmęczenie? Tak, sześć. Dodaję sobie zmęczenie. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest sześć. Ja. Dobra. I przemieszcza się o jeden. W kierunku na następnego wroga. I mnie atakuje, tak? Tak. Ja atakuję kolejnego bohatera. Dziękuję, kochanie. To czekaj, czekaj. On poszedł tu. Nie, nie. On poszedł tu. Tutaj stoi, tu stoi. Nie atakuje. Stój, zostaw. Tak jest dobrze. Tak jest dobrze, on poszedł tutaj, bo on poszedł po prostu po linii prostej, ale tutaj go zachwiało i wiesz, no tutaj, tu lądował. Nie, no bo tu został wstrzymany już, no masz rację. No, tutaj jest wstrzymany, no, tak, więc on poszedł tutaj, co i nie atakuje. Nie atakuje. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, co nie? No, no, żyły. Tak właśnie sobie gramy. Zakrwawiony berserker wyrzuca ręce w powietrze, a czarne łzy kapią mu z oczu. Przyzywa nowe mroczne błogosławieństwo, składając ofiarę z własnej krwi. Okej. 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 Aha. To zabić? Czekaj. No to faza bohaterów. Ja go ci ściągnę niżej, żebyś go na pewno zabiła. Nie, ja będę tego biła. Teraz no tak. Twoja kolej. No ja tego biję. No to bij go. To będę go bić. No to bij. No to bije.
Dalej migotliwą różdżką. Tak, dalej migotliwą różdżką. Zielonego bije. Migotliwej różdżki. A co? Bo mogę. Tak, migotliwa różdżka na piętę, tak. Ciekawe, czy nie da się jakoś sprawdzić tych podatności właśnie. Nie wiem, wiesz, chyba to tam co robi. A pokaż te. Pokaż te. Rzucam dalej, dwa. A wiesz, że on za każdym razem dostaje jeden atak na stałe? Bo jakby aplikacja tego nie wylicza chyba, albo może wyliczyła. Dobra, no. Zobacz statusy. Wycięcie. Nie. Właśnie... Nie rozumiem tego też. Ja też nie. Dobra. Tego nie atakować? Atakuj go. Tylko dziabnie. Teraz ty. Ja dziabię tego pomarańczowego. Pomarańczowego. No to nasz kota powinnaś go zdjąć. No czym ja... I młotem. Młotem. Tak solidnie go pieprzni, tak że mu zęby wypadną. No dwa. No, nic nie zrobię. A, no i jeszcze raz. Czekaj, ile on ma HP? Pokażcie. Aha, bo tamtego się muszę przemieścić. Dobra, to jeszcze raz go biję. Tak? Tak. No i za dwa. Za dwa? Dobrze. Okej, ten padł. Mhm. Tylko do widzenia. Usunę, usunięty. I teraz koniec, tak? Który? Moje koniec. Ja już nic nie mam do zrobienia, oprócz chodzenia. Aha. To... A ja się nie ruszyłam w ogóle, więc ja mogę ruszyć w stronę na przykład strażnika, nie? Bo tego dobijesz. Hmm? No, to tak. Chyba, że on mnie dobije. Chyba, że tak. Zakończ fazę. Koniec. Już spadł się wykopy tym. To jest 9 ma ataku. No bo za każdym razem jak go atakujesz, to obrywa. Najlepiej było jakbyś ty uwolnił strażników, a ja bym go atakowała, bo ja mam więcej damage'u. A ty tą migotliwą różdżką to tam mówić. No przecież na początku to czytałam. No to powiedz, że będziesz atakować ich, a ja coś innego mam zrobić, no. No dobrze. Mów. Mhm. 5. 4 damage obrywa. No, żyjesz? Jeden HP mam. Mhm. I co on robi? Dalej. Idzie do ciebie. No chodź tu, chodź tu. I koniec. No. Okay. Wyjedź z wściekłości i nic się nie dzieje, dobra. Weź go dobij. Uuu! Nie, ja go dobiję. Czekaj, ja go nie, dobiję. Ja go dobiję, ja on go ma HP. Z różdżki go pierdzie, ma 3 HP. Nie, weź, ma 3 HP. Różdżka, ja pierdzie. Ma 7 HP. No. Dobra, to ja go nie będę bił. No. To poczekaj, to ja mogę teraz wykonać. Tak, to ty. No to nie ma tak, że ja albo ty. No, nie musi być kolejności, nie? To teraz ty. No to ja podchodzę o jeden. Jeszcze 2 roku mi albo jeden wykonałam. I dziabię go. Będę go dziabać. Dziabiesz go? Będę go dziabać. Gdzie on jest? Tam? To może młotem. I powinien paść. Pięć? Nie zawiodę panu. Kuję. Wiele nam odebrało. Co z tymi podatnościami? Nie wiem też. Może dalej po prostu jest w broni. Może. Ale oni tam grali już z tym podatnościami. A, bo to są bronie kłute jeszcze. No. Jeszcze jest, runy są. No, a są jakieś tam te stany na tej bronie? Gdy bohater odwraca kartę, odrzuca wszystkie żetony, które się na niej znajdują, nawet żetony stanów, które zapewniają pozytywny efekt. Tak. Tak, grasz? Patrzę, no te karty przeglądam, mówię, żebym przyjrzał.
i atakujesz, przyjdzie atakowanemu wrogowi cierpienie. Aha, czyli jest statusem. Dobra. Gdy atakujesz i masz co najmniej 3 sukcesy, przyjdzie atakowanemu wrogowi spowolnienie. Aha, dobra. Teraz nic nie robimy to prawidłowo. Po prostu nie mamy broni, która coś takiego daje. To nie? Trzeba będzie coś pokrawcić, nie? No. Co to jest? Minerały i mistwa, przykro. Zabiłam. Ciężkie karwasze, receptura. Zabiłam go. Tak, zabiłaś go. Zabiłam. Dobra, to ja się ruszam. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I patrzę na stół. No. Co tu jest na stole? Solidny kamienny stół został fachowo wyciosany. Znajdujesz na nim sukulent, donicy i jakieś bibeloty. Pada jest sukulent. Nie rób drugiej akcji kotek na stół, tylko zrób na strażnika. Ja zrobię wtedy i na stół, i na strażnika. Dobrze. I będziemy. Uważnie oglądasz sukulent, przypominasz sobie ten gatunek pozostałe medyczne, rozcinasz wyschłoną łodygę i którym natychmiast blokują sumasi. Możesz wyleczyć 3. O! Leczę się o 3. Nawet już dalej nie czytasz, nie? No. Możesz wyleczyć 3. Koniec, kropka, mogę. I teraz... I teraz może spróbuj, gdzie ty stoisz. Tego no. Typa. No. Percepcja woła. Percepcja albo wola. Percepcja albo wola, to jest percepcja. Dwa, dwie co, nie? Tak. Po prostu dwie czarne kości. Nie wiem, po co są niebieskie tak naprawdę. 3, 4. Po co są niebieskie? One do czegoś były. One do czegoś były. 5, 6, 7 mam. Paniasz więźnia, dziękuję ci, z trudem łapiąc oddech. Zaatakowali nas bez cienia lęku, porwali w biały dzień. Myślałem, że już po wieźniach i kazała strażnikom wypatrywać czerwonego światła. Mężczyzna wskazuje na punkt w oddali. Wówczas mieliśmy zostać włożeni w ofierze, żeby uczynić ją jeszcze się nie odrzutem za tą interakcji. Okej. Okay. Mhm, teraz ja, tak? Tak, teraz ty. To ja... Ciągle. Tu. Ja robię o jeden i reaguję na stół jeszcze. Najpierw. No tu, tak? To inny kamień jest. Stół został fachowo. No. Obejrzyj bibloty. Zbierasz bibloty, w których znajdujesz kilka sprytnych i mechanicznych pamigłówek i zabawkę zręcznościową. To nas i ciebie. Na później. Okej. Okay. Dałaś zasobów. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz na niebieskie. Strażnika. Tego drącego. O, jest niebieska. Chcesz siły albo zwinności. Bo tu jest, że ktoś ma niebieskie. Siły albo zwinności, to tak. Ja oczywiście, że siły, bo mam plus 2, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, mogę sobie tu dodać jeden, nie? Tu dodać jeden mogę? No. No broń sobie ty. Nie, tu, bo będę odwracać tam. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć? Pięć poproszę. Pan słucha, nic drugie. Taka silna, że łańcuch, a nie drgnie. Nawet go nie poruszyła o milimetr. Siła normalnie 300 siła. Weźmiesz? Ja na jedno tarę wyskoczę sobie. Wyśmiał mnie. No. Ale na drzewo weszłam. Ja wiem. Ten hełm z tymi skrzydłami to ci po prostu daje... Bo ja tam, wiesz, ja robiłam tak, bokiem i tu. Tak. Zaczepy ma. Takie raki na głowie. O.
To zabawiasz czat, widzę. Cichością. Albo czytam. Albo czytasz. Asia czyta, moi drodzy. Nie, ja tu nie jestem streamerem, ty jesteś streamerem. No mnie nie było, więc nie mogę streamować. Żyli. To teraz co dalej? Teraz mamy fazę bohaterów, nie? Następną. Aha. Tak? To ci dałem myszkę specjalnie, żeby tak grała. A Asia, widzę, to olała. Nie olała, czekam na ciebie, kochanie. Znaczy, co dalej teraz jest? No, faza bohaterów. Zakończyłeś fazę? No. Teraz chyba mamy nową fazę. Ja nie zakończę. Co ty zabierasz? Aha. Co ci zabieram? Zabieram ci to. Nie. No to teraz faza bohaterów. Ja mam podejść i to zrobić? No, możesz, bo ja. Dobra, ja tu podchodzę. Żeby nie było. Stąd idę tu. Mhm. Właśnie nie umie w. Nie, bo ja mam dwa. Ja bym chciała to i to obrócić. To i to obrócić. Dobrze, to ja go uwolnię. Bez siły albo zwinności. O. Chciałeś go uwolnić. 3-4. A nie. Nie. Nie, co ja robię? No. 4. Mam minus 1 z siły i minus 1 z winności. No to 3. O, widzisz? No popatrz. Widzisz? Widzisz? Łańcuch spada na ziemię. Ale ja to łańcuch przygotowałam, kochanie. Ja nie! Tak go przygotowałeś, że ani drgnął. Nie, no ja go przygotowałam. To i... dobry łańcuch, no, dobry, tak? Za mniej ten i ruszyłeś go, bo on już po prostu był taki nadruszony. To ty
ty robisz? Popłakałam się. Podnosi się. Dziękuję. Uważajcie na dziwne na dziwną magię tej wiedźmy krwi. Jest dużo bardziej potężna i zła niż myślicie. Zaatakowali nas w biały dzień, na naszej ziemi. Robią się coraz bardziej zupalni. Zatem zadanie ocalcie mieszkańców. Super. Czy utkukowie pojmali was jeszcze kogoś? Dopytuje zdenerwowana Bryn. Tak chyba nie, odpowiada jeden z umiał. Ale wieść niesie, że ostatnio tu i ówdzie ktoś zaginął. Słyszałem, że to sprawa utkuków, ale nie chciałam w to wierzyć. O. Upewniliście się, że na drodze nie ma żadnych wrogów, kierujecie uwolnionych w bezpieczne miejsce, po czym ruszacie dalej. Podwyższenia zauważacie czerwone światło w gęstym lesie. Bujne, wysokie korony drzew nie pozwalają dojść tego, co znajduje się pod nimi. Cokolwiek utkukowie zamierzali najwyraźniej. No, nie lubię. Najwyraźniej wcielili swój niecny plan w życie. Spoglądacie na siebie, pora zdegnać wątpliwości i stanąć do walki. Bryn wybiera. Ja wybieram ludu. Czekaj. Chodźmy z moim domem. Mój lud i ojczyzna są w ogromnym niebezpieczeństwie. Nie wiem, dlaczego zło, z którym mamy tu do czynienia, stało się tak silne i zuchwałe. Ale musimy położyć temu kres. Musimy to zrobić dla dobra ludu. Ale jestem prosty człowiek, dla dobra ludu, tam baronia. Ludu? Na kartach historii, nadczytać nie będę. Ty, od razu ambicja. Ambicja. A ja od razu męstwo. Umieść 1B. Chyba 1B. Słuchajcie. Szukamy 1B. Taki malutki, taki 6. O, mam. Nie. To jest 2B. Nie. Musi być 1B. Mam 1B. Z ziemią. Tak równo. Okej, okay. Schodzić z wyższych, to tak, nie możemy, możemy schodzić z takich wysokich podwyższeń, w sensie po prostu takich, zrobić się po prostu łobudu na dół, ale nie możemy wchodzić na górę. No. Jak zejdziemy, to... Chyba, że jest drzewo i chyba, że to jestem ja. No tak, jasne, pytki do tego jeszcze. Okej, żeton, proszę. Żeton interakcji, czyli tak jak tutaj macie, żeton już się pojawił. Zaktywujemy zadanie, okej, okay. Zejdź na dół, dobra. Okej. Ja myślę, że to trzeba usunąć. Dobrze. A nie, bo nie wiadomo, gdzie te potwory się będą pojawiać. Jesteś na 100% pewien? Tak, na 100% jestem pewien. No to dobrze. Jakby co, to pamiętam, co tutaj jest. Dobrze. Spokojna twoja rozczochrana. Dobrze. To muszę się przesunąć. Ta gra jest niestety, co mam przesuwać? Nie, zostaw to. Nie. Tak. Nie trzymaj tego. No, to przystąpić. Stop. Daj. Tutaj troszeczkę bardziej. Ty miała tam też miejsce. No, no spokojnie, bo tam będzie... Ja bym to jeszcze przesunęła. Nie, nie tak będzie. Nie tak będzie, nie tak będzie. No dobrze. Tam przecież jeszcze będziesz mapę miał. Dobrze, ale spokojnie. Daj. Bo my tutaj doszliśmy, że tak powiem. Tak. Jeszcze do krwawej orlicy doszliśmy. Nie wiem, czemu nam się kojarzy z krwawą orlicą w Diablo. Co? Nie wnikaj. Dobra. I teraz tak. Ja sobie zejdę tu. Mhm. I zaczekam sobie ciebie. Ja sobie zejdę tutaj obok ciebie, nie? Tutaj no. Na tym trzecim, tak? Byś nie mógł się posunąć kawałek dalej, nie? No stoję tu kawałek dalej, no. No, no to ja się o jeden ruszyłam, tak? No ja też się o jeden ruszyłam. Ja się ruszam o drugi. No. Teraz ty się ruszasz. To ja się ruszam o drugi. Ja się też ruszam. Nie, ty się nie ruszasz, bo teraz interakcja wchodzi. Ty nie wiem, czemu od razu tego nie zrobiłeś. Nie.
W miarę jak podchodzisz bliżej, czerwone światło świeci coraz mocniej. Odrzuć też za tą 18B. Nie mówię, że będziemy chyba, tylko nie będzie tego widać. W prostą stronę zrobić, żebyście widzieli. A weź włącz ten, będziesz widział jak... Aha, tylko jak ja to tu przesunę, to musiałabym to jeszcze troszkę przesunąć. Czekaj, jedną rzecz mogę zrobić. Czekaj chwilkę, czekaj, czekaj. Czekam. O, oddaliłem. Aha, dobra. Tak będzie widać więcej. Tak. Mhm. Widać, dobrze to mamy? Dobrze mamy. Dobrze to mamy. Mhm. Tak. Bo to jest tak. Tak, o, dobrze. Tak. Dobra. 18B. Ło! Barykady. Czyli barykady, jak na stoisz drzewo. Przy barykadzie, atakujesz, dostajesz plus jeden ataku, plus jeden sukcesu, a jak ciebie atakują, to plus jeden obrażeń go tego. Tak. Masz to. To musisz ty tam. Masz to. Jeszcze jest to ten pierdzielnik. Tak. Ten ołtarzyk, ten z książką. O. Tu się zrobił burdel mały. No ja tam ostatnio sprzątałam, to, że ty to tak wyjmujesz, to już nie mówisz. Bo tak spotkałaś, to burdel jest. Znaleźć ci to? Spokojnie znajdę. Chyba. Albo nie. A masz? Nie mam. Tu rozwalę. No, bo one się tak nie trzymają. No tylko tak. Mam. Znalazłem po latach poszukiwań. Dobrze, teraz tak. Tak by było wygodniej, co nie mówić. No ale tak widzimy przynajmniej tak jak jest na tym, nie? Tutaj. No. Mogę to trochę do siebie jeszcze przesunąć. No, to? Jak chcesz, ja chciałbym, żebyś ty też miała tak bliżej siebie, to nie? Mam ci uwaga. No, ciągnie, ciągnie. To możemy tu nałożyć. O, to było bardziej widoczne. No. Tak? Mhm. Dobrze. Po prostu to jest dosyć... Wbrew pozorom to jest dosyć duże. To jest bardzo duże, bym powiedział, nawet nie wbrew pozorom, Kicia. Tylko jak próbujemy całą mapę, myśmy mieli cały ten wielki stół zostawiony w momencie, kiedy zostawialiśmy tak. Całą mapę. Dosłownie no. Całą mapę. A my mamy dosyć szeroki stół i dosyć... Na ile on jest długi? 1,40 m? 1,40 m na 78. Nie, na 80 coś myśmy brali ten szerszy. A ten na szerszy 80. No, no. Dobra, tak? Tak. Wydaje. Tak, i jeszcze skrzynka. Tak. Jeszcze Drogu. Skrzynka. Mhm. No i z barykadą jest taki motyw, że jeżeli stoimy przy barykadzie i atakujemy, to dostajemy plus jeden sukcesu. Natomiast jeżeli barykada stoi i dotrze do fazy wrogów i wróg nas zaatakuje, to w tym momencie dostajemy plus jeden obrażeń. Jest. Nie? Mhm. Dobrze. I to się. I to się odpowie. Coś jeszcze tutaj? Kontynuuj. Aha. Jeszcze ta brama. Czekaj, to jeszcze może nie chowaj tego, bo jeszcze coś tam będzie po drodze. To? Tak. No i wiedźma. I wiedźma. Czekajcie, wiedźma. Gdzie ona była, ta pędzielica? Pięta? Tu mam ją. Masz? No. Nie. Ta. Na pewno to jest ta? Tak. I ona ma jeden pomarańczowy.
Ty zauważyłeś, że po lewej stronie w ogóle w przeciwników nie mieliśmy. Jak chcieliśmy na początku, bo tam zawsze wyskoki wyskoki. Tak. Zamiast wilka. No i gdzie ją? Tak, mamy wiedźmę. Ona jest za tym. Ląduje tutaj. Za ołtarzykiem. Tak, za ołtarzykiem. To. Przy pulpicie stoi wiedźma krwi. Jej twarz wykrzywia się w zbieszczym uśmiechu. Spóźniliście się! Chodźcie! Tu, gdzie granica między światami jest cienka, zdobyłam wiedzę, której szukałam. Wkrótce fortyni pozostałe baronie pochłonią się przede mną krwawym sabatem. Choć nie osiągnęłam jeszcze pełni mocy, z radością was pokonam. Wystaw drogę. Okej, król stoi z tobą. Jej śmiech jest niczym trucizna wtłaczana w serce baronów. Śmiech niczym trucizna. Kwiący głos Nekrul, siostry krwi, niesie się echem, jakby każdą sylabę powtarzał mroczny prastary chór. Mówi językiem demonów, a jej moc wciąż rośnie. Jak ona miała? Z tym śmiechem, Boże, no. Jak traktor. Kojarzycie? Nie, przyjaciół, co do Chandlera, Chandler cały czas nią kręcił, zrywał. I kręcił. Co miał taki specyficzny śmiech. No. Taki jak traktor podczas zimy startujący na, nie wiem, na ropie. W sensie na ropie, Boże, na oleju po pytkach. Dobrze. Pod arkady wylatuje strumień światła, na Nekru krzywi się z bólu, rytuał ją wyczerpał. Wzywa posiłki, a na strażnicę napierają kolejne fale wrogów. Posiłki Nekru wkrótce tu przybędą. No bo dobra, dostała po papie, troszkę tam od światła. Mhm. I teraz ją bijemy, tak? Teraz ją bijemy, tak. O Boże. No dobra, to ile tam? 4, tak? Do przodu muszę. No. Nie wiem, czy barykady nie zniszczyć. Ja bym poszła. A nie, bo ja jej tak nie zaatakuję. Nie, może ja ty byś tą barykadę zniszczył, kotek. Albo doszedł do barykady, zaatakował ją i zniszczył barykadę. Myślę, że bardziej zniszczyć barykadę, to nie zniszczymy barykady. Możemy interakcję na barykady zrobić. Może tam coś będzie z barykadą. Nie, bo barykada jest po to, że jak stoisz obok niej. Ale barykady nie można zniszczyć. Można zniszczyć. Jak? No, interakcje na barykady. No to mówiłem. No. Interakcje zrobić na barykady. No to podejdź do barykady. Ją zaatakuj ją i potem interakcje na barykady. No. Czyli tak. O. Nie. O. Nie. Tu nie ma miejsca, Micia, wiesz? No zobacz, no tu nie ma gdzie, no. Tu nie ma gdzie. No nie ma. No tak po prostu nie ma. Nie chcę. Dobra, kotek. Grajmy, póki Mija się tu nie wpakowała. Czyli raz, dwa, trzy. Tutaj, to jest dane. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli ją mogę walnąć sobie. I tak. Tu ma moje życie. Mhm. Walnij sobie ją. Walnę sobie ją. Raz a co innie. Moją migotliwą różdżkę. Boże, ten, ta różdżka. Moja migotliwa różdżka wjeżdża na salony. Ona ma sieczne obrażenia, tak? Cięte. Tak. Czy jak to sieczne? Tak. Dwa te zmęczenia sobie rzuca na siebie. No. Tutaj. Mhm. Okej. Okay. I trzy sukcesy mam na nią. I trzy sukcesy, czyli tu migotliwa różdżka, raz, a cze. Gdy nic za darmo. Atak na tego wroga obejmujesz jeden sukces, ale każdy bohater w zasięgu do 3 kul. Albo każdy bohater w zasięgu 3 kul od tego wroga kładzie pożytonie blizny na karcie. Ale nie mamy nikogo w zakresie 3 kul, więc ty możesz zaatakować z pełną tą. Z pełną mocą, bo ciebie nie mam. Tak, bo nie kładziemy sobie, bo nie mamy 3 kul. Tak. No i dawaj ją. Dziabię. Jest podatna. Za 8. Dobrze, podatna na cięte. Mhm. Na sieczne, tak? Na sieczne, no.
Dobra, i ja interakcję robię na ten. Tak, na barykadę. Interakcję robię na barykadę. Nie tutaj, co nie. Czekaj, mogę. A gdzie ja jestem? Tu jestem. Raz, dwa, tu i tak nie podejdę. No, to zrób. Interakcję na barykadę. Okej. Gdy bohater zaatakuje wroga, który się znajduje w jeden ataku, gdy wróg atakuje bohatera z barykady, zadaje. Wiem, bohater może wykonać. Rozbierz barykady, rozstrzaskaj barykady, każ i pędź barykady. Bohater może wykonać. Czekaj. Tak, on to wybrało, tak? No ja mam tego Feniksa swojego, więc no. Mogę spalić. A to zobacz, co to będzie się działo. Mogę spalić na dobrą sprawę, to spalimy, co? No. Ingwis zajmie się tą barykadą. Na dźwięk słów Tyrusa Ingwis pikuje w stronę barykady. Kluczy między drewnianymi kolcami i po paru chwilach z barykady zostaje tylko sterta popiołu. Usuń tę barykadę. O. Okej, okay, nie ma barykady. Barykada idzie... Dek? Okay. Teraz ja się coś robię, tak? Tak. Teraz ja. Teraz ty. Teraz ja. Ja jestem gdzieś tu. No. Ale ja się... czemu ja się tam dalej nie ruszyłam? Nie pamiętam. Bo ty się ruszyłeś. O, tak. Jeden zrobiłeś tu, a tak. Mi się nie pozwoliłeś ruszyć, tylko zrobiłeś zakończ turę. Tak. I lubię cię. Raz, dwa, trzy. I tylko dokąd mogę dojść? Robisz te swoje, te przekręcanie z no, tego to znaczy podwieka. Tak, miksturę pogromcy przekręcam, żeby móc ją trzy razy pod rząd zaatakować za pomocą jednej akcji. Ale teraz? Nie możesz później? Ja ją przygotowuję, muszę, bo mam na tej stronie. Muszę ją przygotować na tą stronę, żeby móc ją tylko atakować. Więc tu przygotowuję jedną kartę. I tu chcę to zdjąć, ale to mi coś da. Czekaj, muszę pomyśleć. Chciałabym to zdjąć. No nie, dobra, przygotujemy to. Bo może się jeszcze ruch przyda. Dobra, i tyle. Przygotowałam dwie karty i koniec. Przesunęłam tak? Do przodu, tak. Dobrze. I koniec. To teraz kończymy pulę, tak? Boję się tego. No boję to... się tego. Dobra, rozpatrzcie. Jedno to. Idzie do widzenia. Moje. Ten mój. Bryn. Delbryn. Super, no. Cztery zasięgu ma. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musi się przemieścić. O jeden. Czyli zobaczcie, ma tam cztery zasięgu, jeden ruch. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma zasięgu. Przesuwa się tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ma zasięg. Do ciebie, co nie? I pięć. Wiedźma krwi. Nekrul otacza się... Po rozpatrzeniu tej obrony bohaterowie zasięgu czyli najpierw mnie atakuje. Od wroga, wiedźma krwi. Padąc... Najpierw mnie atakuje kotek, zróbmy to, tak? Dobrze. Najpierw mnie atakuje, za pięć, tak? Tak. Porzucaj obronę. Myślę. Dobra, dorzucam. A czemu dwoma? No. No to nie jest na sukces, tylko na jedną obronę rzucasz, nie? Czekaj. Jedną. Na obronę. Tak. Dobra. No to. O, widzisz, dobrze rzuciłam to. Dwa sobie dodam zmęczenia, cztery, czyli za jeden mnie bije. Czyli mam 7 HP. Tak? Tak, na pokój był. Po rozpatrzeniu tej obrony bohaterowie w zasięgu do 3 pól od wroga. I raz, dwa, trzy. Nie mamy. Gdzie ona jest tu? Tu. Raz, dwa, trzy. Ty jesteś. Raz, dwa, trzy. A no tak, ja jestem. A ja? Raz, dwa, trzy. Ja nie. Kładą po żetonie blizny na każdej karcie w zmęczeniu. Następnie odrzucają po jednym w każdej karcie. Czyli kładziesz bliznę? Na dotkliwej różce. Tak, to jest blizna. Ale wiesz, że jak będziesz chciał odwrócić tą kartę, to dostajesz dwa obrażeń? Ale nie chcę. No wiem, ale... Na razie. No i to odrzucam. To odrzucam, to nie? Tak. Gotowe, tak? Tak. Dobrze. Okej, co to jest? Ogromna kula ognia. Aha.
Ogromna kula ognia wylatuje z migoczącej czerwonej powierzchni, wybucha z taką siłą, że podmuch zwala was z nóg. Każdy bohater na podświetlonym polu lub polu z nim sąsiadującym odwraca jedną kartę z żetonem blizny. Aha, czyli tak jakby żetonu blizny się tak. Odwracasz kartę, ale my nie, ale nie jesteśmy. Nikogo. No. Kontynuuj. Ho, ho, ho. Dobra, co tam mamy? Fej i bandyta. Czyli fej mamy. Tak, i bandzior. I bandyta ten. Tak jest, nie? Dwie pomarańczowe. Dwie pomarańczowe i dwie z jednym tak tym. Jest. Proszę, bandyta. To jest bandyta, tak? Mhm. Tu? Tu, a w tej leci tu. Ale a fej leci tu? Nie, proszę tu. 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 Tak. Dobra. Tak? Tak? Tak, zgadza się. Okej. Okay. Król będzie wdać posiłki, dopóki nie pokonacie. Czyli po prostu trzeba ją sfokusować. No, by, ale ja bym też żeby... Otacza czerwona, toksyczna mgła, która wyłania się spod ziemi w efekcie przewodując kątwy. Każdy bohater w zasięgu do trzech pól od wroga, wiedźmie krwi, otrzymuje jeden znowu? Zmęczenia. O, no. Okej. Okay. No super, radne. Jeden zmęczenia, a potem każdy, kto ma jeden zmęczenia, dostaje jeden bliznę. Tak. Zajebiście. Dobrze, to ja zrobię tak. Ja bym chciał... Mhm. Raz, dwa, trzy, tu się ruszę. Mhm. Okay. Ile mam damage? 4, tak? Ja chciałbym wyjść na drzewo. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Bardziej niż wyjść na drzewo. A czemu jej nie atakujesz, powiedz mi? Zerwać tutaj owoc, bo chciałbym się uleczyć. Aha, no to dobrze. Zerwij owoc, dwa, leczę się. Mhm. Raz, dwa, potem. Aha. Ty nie wchodzisz na drzewo jedno. Nie, ja zrywam owoc. Okej. Okay. I jeszcze jedno i walę w nią. No. Szczaru. Z mojej migotliwej różdżki zajebistości. Okej. Okay. Zobaczmy. Dwa. Dwa. Jesteś dalej niż trzy pola tak, od niej, więc dwa. I o dwa walę. Tak. Tak. Okej. Okay. Ma dwa tarczy zauzerowane. Teraz ja, tak? Teraz ty, tak. To ja robię tak. Raz, dwa, trzy. Podchodzę do niej, bo ja muszę podejść. No. Albin. Tylko jest... Teraz mam dwie akcje jeszcze, nie? Wiem, że ona jest podatna na sieczna, ma jedną podatność. Tak, tylko jedną, czyli na sieczną. Więc tu, nie wykorzystując akcji, bo mam te żetony, tylko muszę obydwa... Obracam sobie broń na sieczne, korzystam z żetonów. Jeden. Czyli to nie jest akcja. Jeden żeton. Obydwa, wszystkie odrzucam, jak odwracam kartę. Nieważne, ile bym miała. Gdzieś tam doczytałam po drodze. Jak na razie się tylko przesunęłam. Koks machina. I teraz tak. No. Wykorzystuję miksturę pogromcy, no, którą już miałam odwróconą, a, ty, a dalej jest plansza pokazana. No, tu je pokażesz tam? Jasne. Tam tego no korzystam, bo ją wcześniej obróciłam w poprzedniej turze, przygotowałam sobie. Czyli za jedną akcję trzy razy atakuję. No, jeżeli się sfokusuje kamerka, będzie zajebiście. Halo, kamerka. No dobra, tam jest trzy razy napisane zaatakuj wroga, a jedną akcję się wykorzystuje, no. Więc nie chcę się sfokusować, będę. Kotek, ja atakuję. No. Łykam miksturę. No. Mikstura pogromcy! I atakuję ją mieczem. Mieczem? Mieczem ją atakuję. To, to nie? No tą babę. Okej. Okay. Teraz rzucę. To będzie problem, bo jedną kością tylko rzucam, nie? No. Dwa. Czyli jeden, tak? Chyba, że jest dość odważna.
Nie masz blizny. Czekaj. Nie mam nic, co by mi... Czekaj. Nie. No nie mam nic, co by mi mogło pomóc. Po prostu. No tak, bo jestem w trzech polach, nie? Tak. A co otrzymuję? Bliznę. A ty jesteś dalej niż trzy pola? Tak. A to daj mi bliznę. Weź tam dwa klepki. Dwa? Tak. Bardzo sobie bliznę? Bardzo sobie bliznę. Na co? A... No. Nie czuj, tak oberwę. Czy na siebie czekaj? Bo to bym. Nie, na tym sobie kładę, bo to będę musiała i tak obrócić. To będę i tak tą bliznę oberwę. Tak? Tak. Dwa. Mhm, kontynuuj. Ale atakuję cię? Tak, bo to jest ten jedna akcja, te trzy ataki chcę zrobić. No. Za... Dwa. Za dwa. Czekaj. Aha, bo ją zaatakowałam, to muszę kartę wrócić? Nie. Nie, bo broń mam cały czas. Broń cały czas mam, broń nie odwracasz. Tylko tu obrócę. Tak, chyba że chcę zmienić broń, to wtedy odwracam broń. A tu automatem, jeżeli skorzystam, to obracam. Tak. Dobra. No więc drugi raz ją atakuję, tak? Ile mi tam wyszło? Dwa zaś? Za ile? No, tak, jeden. No tak. Trzy. Jeszcze raz? Ją bijesz? Jeszcze ją biję. Teraz tak. No mam dwa, ale poczekaj. Dwa. No. Aha, nie sąsiaduję z tobą, no to nie. Nie sąsiaduję. Mogę podejść jak chcesz. Nie, bo będziemy. No dobra, no. Tak? Nie, no. Jeden wyszło znowu. Za jeden? No znowu tak wyszło, no niestety. Dobra, to jest jedna moja akcja. No. I na drugą akcję, czyli tą miksturę odrzucam. Może ją wykorzystałam. No. Tak? No. Używalne, tak. Tam. No i teraz ją zaatakuję. Jeszcze raz? Tak. Mieczem? To oczywiście, że mieczem. Trzy, czyli dwa. Tak? Tak. No okej. Okay. Uj, ja się ruszyłam o 3. Tak. Na pewno? Tak, na pewno. Dobrze. No to... Tak? Tyle. Tyle? Tak. Tak, no bo akcję wykorzystałam już, ruch wykorzystałam, wszystko. I koniec. Mhm. Adam roku? Nie. No to teraz jest. Odrzucam sobie to. Okej. Okay. Cyrus. On lezie do mnie. To jest Fej. Mhm. O 4, tak? Lezie do mnie, tak? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery. Zasięgu do mnie nie ma, czy olać go? No. Teraz. Cyrus mnie. E-król. Ale nie może. No czemu nie ma? Bo jest przy tobie. No i co z tego? Ale może cię zasięgowo, ona ma zasięg 4. No dobrze. Teraz obrona, tak? Mhm. O Boże, proszę, 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 dobrze wylądować. Nie? Do pudełka, do pudełka. Dobra, okay, dwa. Dwa. I dwa urażenia otrzymałem. Tak? Mhm. Okej. Okay. Po rozpatrzeniu tej obrony, bo która jest w zasięgu do 3 pół wroga, Wiedźma krwi, kładam pożytonie wizy na każdej karcie zewnętrznej. Nie ma. Ja nie mam karty do mnie. No ja mam. Okej. Okay. Następnie odrzucają to zmęczenie. Tak. Dobra. I koniec, tak? Mhm. Zamkowany był. Wytacie tej obrony, która o 3 się rusza, tak? Mhm. Ten, tak? Tak, o 3 go rusz do przodu. I to raz, dwa, trzy. I koniec. Bo on nie ma zasięgu, nie ma nic, nie może na mnie zrobić.
Ogromna kula ognia. O ty, to prosto we mnie. Ogromna kula ognia wylatuje, bla 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 bla. Każdy bohater na podświetlonym polu. Czy ona się potem jeszcze zobaczymy, czy ona się nie przesuwa po polu? Nie wiem, co się zwraca jeden kartę, że tym zrobić. Wraca. I blizna zadaje ci dwa obrażeń. Zobacz ją, zadajesz sobie dwa obrażeń. To działa. Z tego, co przeczytałam. No to super. No, fajne. No to bomba. Blizny, fajne. Bardzo fajna blizna. Mm-hmm. Nie ma co? No. Zostałam prosto na pysk. I to teraz? Teraz faza bohatera. A ty teraz nie jesteś w zasięgu, nie. Temu? Bo jedna poleciała tutaj. Aha, no to nie. Nad koło albo mnie. W sąsiadujący tak. Też nie jestem, no. I koniec. Aha. Okej, okay, P następnie wylatuje. Nie zielone, przeszykuj sobie. Zielone? Tak. P jest, gdzie P jest? To jest ta skrzydlata taka, nie? To jest fej. Jedno? Jedna. Ja to nie widzę. Dwa. Dwa, trzeba. Dwa i gdzie ona ląduje? Pod spodami tutaj. Tu? Tak. Najdzie. Okej, nie ma nic, nie? Mhm. Na król będzie, okej, król będzie, la, 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 la. No, a tamte nam będą cały czas wychodzić, dopóki jej nie pokonamy. No. Bandyta chichocze, spływając na jedną ze skrzyń. No i? Aha, pewnie jakaś pułapka. Może tak być, nie? Może. Dobrze, teraz ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo ja mam kostur. Mhm. Ja bym przygotowała kartę, zmieniła na tamto. Tak, tylko, czy ją atakować, czy przeszukać to. Bo jak ją zabijemy, to skończy się, co nie wiesz, nie będziemy mogli. Jak ją zabijemy, to nie będziemy mogli przeszukać? Właśnie no to przeszukuj wszystko. I co, zmienić sobie, czy... Na razie zostaw, przeszukuj. Dobra, to ja przeszukam to drzewo. Tylko nie wchodź na nie. Nie, nie będę na nie wchodził. Bo ja wiem, że to się nie powiedzie. Mm-hmm. Czy ja przeszukuję drzewo? Mm-hmm. Sprawdźmy podane rośliny. No. Zioła mamy. Ok. Teraz pytanie jest takie, bo ja mogę podejść do tego kociołka. Bym chciał do tego kociołka podejść. Ale będziesz w zasięgu trzech. Właśnie, podejdę i odejdę. No możesz podejść, wykonać akcję i odejść, bo jeszcze ci kroków zostało. Mogę raz, dwa. Jak ty zrobisz na to? No tak, jak chcesz, tak żeby się ilość zgadzała. To ja podejdę sobie tutaj do jednego, do tego kociołka i zobaczymy, co w kociołku jest. Mm-hmm. Jeśli uda ci się percepcję. To jest percepcja, ty masz plus 2, nie? Tak. No to mam plus 2 percepcji, więc. 4, 6 percepcji. 6 percepcji. Kontynuuj. Substancje gotujące się w kotle jeszcze nie odzyskały użytecznej formy. To się kurde dowiedzieliśmy. No. I tyle. Mm-hmm. Ja się cofnę. Dobrze. Teraz ja, tak? Nie, tylko czekaj, mam trzy. Jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. Miksturę wigoru wykorzystać i się uleczyć, dobrze? No, pewnie, że tak. Bo chciałbym się uleczyć. Dobrze. Okej. Uleczony jestem, dobrze? A Jezus, tak, ja nie wchodzę, w sensie ja się próbuję spiąć, ale nie wychodzi mi to i spadam. Zawsze. Okej, okay, no ja będę próbować ją bić, no może będę miała, wymienię sobie kostkę, no może bardziej fartowną. Czy ją bijesz, tak? Tak, ale ja mogę się przemieścić, tak. Jestem wstrzymana, jak jestem. A przemieść się, może się przemieścić. Mogę do skrzyni zerknąć. Nie, dobra, przemieść mnie tutaj. Okej. Okay. Tak. I co robisz? I atakuję. Ją? Tak. Ją. Mieczyka. Dwa sukcesy. Czyli jeden. Tak. No. Obrażenia dwa. Może jedyną mam tą pierdzieloną tarczę. No ja nie mogę więcej jeszcze tych raz? Patrz. Tu jest cztery, tu jest trzy, tu jest cztery, trzy. A jeszcze raz ją? Dwa. Tak, spróbuję. No. Jeszcze raz. No come on. Znowu dwa. Nie mogę. Czyli jeden, tak? No. Tak? No tak, no. Dupa zbita. No ja muszę sobie to obrócić. Chciałbyś
Tu. Dodaję dwa zmęczenia. Aha, przy niej zmęczenia są niefajne. Dobra. No i tyle. Tak? No. Koniec? No nic nie zrobię. Mogę się jeszcze przemieścić najwyżej. Pijanego chyba nie. Czekaj, tu się o jeden przemieściłam? Tak. Dwa, trzy. Tak, bym się przemieściła w stronę tej w razie czego, nie? A czy w stronę skrzynki? Jak czy tu? Chcesz skrzynkę sprawdzić, czy nie? No, myślę, że tak. Tak? Ale to później. To teraz później. Już wykorzystałam. Zakończyć fazę? Tak, trzeba ją ubić. Jak ją ubijemy, to nie możemy nic przyjmować. Nie. Ale to... Zmęczenie usunęłaś sobie? No tak, nie masz. Nie, ja mam blizny. Syrus podchodzi, w sensie do mnie fej podchodzi. To jest pomarańczowe, tak? Mhm. Teraz, dwa, cztery. Nic nie robi, bo za daleko jest. Okej. Okay. Trzy, cztery. Okej. Okay. Nekrul. No, który ciebie atakuje. Za pięć, tak? Tak, za pięć. Jedną. Dwa. Czyli trzy mi. Ja mam wrażenie, że... Tutaj jest taki dołek. Pokaż. Mamy dołek. No, jest tutaj. Dołek. Jest dołek tutaj. Czekaj, mogę? Jest dołek, patrz. No. Ale? No i też ma znaczenie, jak wysmarujesz te. Patrz. To ja jeszcze raz. Te kości są ustawione. To się nie liczyło, ja rzucam. O proszę, i czwóreczka, tak? No. Nie chcę sobie zmęczenia kurczę zbytnio dawać. Bo a dostanę może... znowu jeszcze jedną bliznę, wiesz? Hmm? Nie, nie daję sobie zmęczenia. Daję sobie za to trzy w papę. Czyli mam cztery życia. Te blizny bym sobie zdjęła po prostu i... Jak? No, odwracam kartę i daję sobie... Temecz? Temecz. Ale ty nie będziesz to sąsiadującym bohaterem, nie? Nie. No to nie odwracam takim. Nie wszyscy, bo tak. Mogę być sąsiadującym, jeżeli chcesz. Nie. To znaczenie za zmęczenie. Bandyta blizny. Pojawia się w rozbłysku światła i w kłębach dymu tuż obok skrzyni, a po chwili znika razem z nią. Wypada bandyta z ustawioną skrzynią. O, myśmy wtedy inaczej mieli. No. Nie? No, całkowicie inaczej. Nie mieliśmy czegoś takiego, jak graliśmy, także różne rzeczy mogą się zdarzyć. Czyli w skrzyni coś ciekawego było. No. No widzisz. Jest skrzyniawek, nie ma skrzyni. Ale to całkowicie co innego było, bo wtedy... No nie, inaczej, nie, inną rozgrywkę mieliśmy nie wtedy. Pojawił się w ogóle ten bandyta. Znaczy był bandyta, był bandyta ale nie było nic mowy o skrzyni. Tak. I nikt nam nie zapierniczył. Nie zapierniczył na skrzyni nikt. Czyli dobrze wiedzieć, że jak się takie akcje zdarzają, że może nam zapierniczyć. Ale my jeszcze gramy na standardowym, są jeszcze inne poziomy trudności. No, a nie graliśmy wtedy na wadze łatwe? Nie. No dobra, no to lecimy dalej. Hej Mateo. Ogromna kula ognia wlatuje za... Nie trafia cię, ale trafia ją. Tylko, że to jej nic nie robi pewnie. Mm-hmm. A gdzie jest drugie żółte? Nie ma drugiego żółte. Nie trafia. Obraca kartę z żetonem blizny. Masz kartę z żetonem blizny? Nie masz. No więc walcz. No, zobacz to. Dobra. Fanatyk. Się no, pojawił. Ja pitole. Ten pierdziel z gardem. Cholera, Fadni Modo 2.0. Wyciągnij tą figurkę z tego. Sukces. O, nie trzymać, proszę. No na ile? Na jedną, tak? No wygrywa, kto przegrywa. Na razie to nie wiadomo. Nie wiadomo. Znaczy nie walczymy między sobą, jakby ktoś, gdzie to mam postawić? Na schodkach. Tutaj? Tak. Tu? Tak, tutaj. No. Tutaj, tak. Bo my nie walczymy ze sobą, tylko walczymy z wrogiem. Okej. Okay. Nie król będzie wzywać posiłki. Tak. Co? Przepata ręce, fe układał dłonie, dziwny kształt. To super. Będzie czary, to mary, już popus, będzie. Popus. Dobra. Dobra. Teraz akcja. Teraz ja. Zaryzykuję, dobrze? No. Raz, dwa. No. Bo nie podchodzę do niej. Ten, na piedestał robię.
Piedestał. A spróbuj ten kaldron jeszcze, może jest gotowa. No to zrób piedestał. A wtedy nie mam co zrobić. Na pulpicie leży otwarta księga. Nie rozpoznajesz języka, która została napisana, ale sądząc po scenie, którą masz przed oczami, traktują magik. Wtedy masz tak ważnie. Możesz wykonać dodatkową akcję. Aha, fajnie. Ja się cofnę po prostu z powrotem. Ja się cofnę z powrotem, czyli wróciłem tu, gdzie byłem. No. I napierdzielam ją. A nie. Aha, no dobrze. Bo dwa ruchy do przodu wykonałem i dwa ruchy do tyłu. Mam cztery ruchy, co nie? Piechotą. No. Czyli teraz mogę ją bić. Ale możesz dodatkową akcję wykonać. Bo zanim się cofnąłeś, to nie mogłeś jeszcze tego sprawdzić. Cofnąć się i wtedy ją tak, bić. Tak, ja myślę, że to się nic nie zmieniło w tym. Ale okej. Okay. Ale to masz dodatkową. Aha, sprawdzę, bo chcesz ją zaatakować. Tak, dwa razy. No dobrze, to atakuję. No to proszę. Tak. Ja bym chciał. Mogę w następnej turze sprawdzić. Panoramica. Tak, do tego jest apka. Jest apka, my korzystamy po prostu aplikację BlueStacka, mam ściągniętą, zainstalowaną na laptopie. No bo łatwiej przechwytywać jest po prostu niż bawić. Lepiej widzimy niż na telefonie, nie? No. Nie trzeba przechwytywać, tylko od razu. Właśnie trzeba przechwytywać, ale wygodniej przechwycić to na tym niż na tamtym. A gierka jest świetna, po prostu świetnie się bawi. No genialne jest, jak ktoś to, że tak powiem, ten Deathland Legendy w roku gra i umie, to bardzo chętnie przyjmiemy wszelkie rady, bo mamy masę pytań. Okej, dobra, ja napierdzielam. To są te twoje czarne, widzicie? Okej, zobaczmy. Dwa sukcesy. To jest, nic za darmo. O, aha, czyli jeden, otrzymujesz... tak? Gdyby masz atak na tego odejmiesz jeden, albo ale ty jesteś dalej niż trzy. Ale ty jesteś dalej niż trzy. Ale ty jesteś. Aha, a ja jestem. Czyli masz minus jeden. No. Bo wtedy nie miałem, ale teraz mam na początku walki, bo ty stałaś dalej. Tak, tak, tak. To nie? Ten zasięg. Czyli jeden. Mhm. Tak? Tak. Zabijemy. No tak, po dwa atakując, jak on ma pancerz się spada. Widzę właśnie. To co, jeszcze raz ją zaatakuję? W bani, tak. Dupa. Bo jedną akcję używasz na to. Aha, no tak. I już jest koniec. Pianuj. Tak, dobra. To żeśmy zapomnieli kartę. Zapomniałem kartę obrócić. No. To teraz ty kicia. Teraz ja? Tak, teraz ty. No to ja z tego. Tam równo biję. Nie wiem, czy w tym ją będę bijesz? Rzucać. Tak, oczywiście. Tak, nie stoi, tak? Tak. Na razie tam stoję, gdzie stoję. Ja okej. Okay. Nie no, czekaj. O, teraz to obróciło, dobra. Nie wnikajcie, co tu się dzieje. Nie, dwa. Dwa? Mhm, mam trzy, czyli dwa. O, pancerza nie ma. Jeden ma, czy zero? Zero no pancerza w końcu. To ja ją jeszcze raz spróbuję dziabnąć. Dziabiesz ją jeszcze raz? Tak, dziabię ją jeszcze raz. No. Czekaj. Ale mogę sobie dwa zmęczenia na mieczyk dać? Mogę. Możesz. Daję sobie dwa zmęczenia na mieczyk i trzy. Trzy? No trzy, bo jedną mniej. No. Dobrze, to trzy. Tak? Chyba, że sobie bliznę na to jest chyba. Nie dawaj sobie bliznę. No to trzy. Już ma zero, więc... Dobra. Dobra. I koniec tury, tak? Ja bym się jeszcze przesunęła. Na przykład tutaj. Raz. Dwa. Zdanie? Tak. Tak, ty tu. Asia się przesunęła tutaj. Bo mogę. Co tam się dzieje, koty? Pokój. Dobra. Mija nie ma tu jak wejść. Ona widzi, że tu są picia, a tu wie, że nie może. Mhm. No to no, nie może no. Gdyby inną grę gramy, to niech wskakuje, ale nie... No. Już nam raz to zamiatała, nie? Bardzo ładnie siadło. Okej, zakończ fazę. Faza mroku. Nie mam. Podrzuć sobie jedno zmęczonko. Okej. Okay. Fanatyk na mnie idzie, czyli raz, dwa, trzy. Mhm.
przesunięty tutaj stoi. Okej, okay, gotowe. Fej, to jest, które to jest pomarańczowe. Fej, do mnie idzie. Tutaj stoi. I nie atakuje. O kur... Nie atakuje. Bo ma zasięg do mnie. No to ja się bronię. 2. Czyli 1. Czyli 1. Czyli 1 damage mi zadaje. Okay. I to jest koniec jej, tak? Po rozpatrzeniu tej obrony cel odrzuca jeden żeton skupienia albo przyjmuje 2 zmęczenia. Nie ma skupienia. Czyli nie przyjmuje 2 zmęczenia. Przyjmuje. Albo przyjmuje 2 zmęczenia. Tutaj idzie na różdżkę. Dobrze. Gdy jeden wróg się rusza, ignoruje kondycję. Dobra. Przeczytam na co pan było. Gdy się porusza, w sensie powodzie, nie może zostać wstrzymany. Nie może zostać wstrzymany. Dobrze. Fej wygląda na rozczarowane, że nie atakujesz, żeby rozdzielić ich złączone dłonie, które tworzą dziwny obraz. To jest ty. O, tu się coś szykuje, że ich nie atakujemy. One jakiś czar robią. Styrus. 3, tak? Mhm. Raz, 2, 3. Ląduje tutaj na dole. Mhm. Oj. To by było na tyle z nich, bo ona nie może dalej. Nie? I Bryn. Ciebie atakuje. Znowu. Ciebie. A czekaj. Okej. Dobra, czyli ona mnie atakuje, ja się bronię. Tak. Dobra, wróćmy. Kulnejmy coś w końcu porządnego. O! Czekaj, muszę przemyśleć tą sprawę. Ona ma 4 ataki. To ja sobie jedno zmęczenie dołożę tutaj. Tak? I jedno zmęczenie sobie na pychol. Czyli jeden damage na ciebie. Jeden damage sobie tak? Wzięłam. Tak? Tak. Gotowe. Ogromna kula ognia. Pokaż. Ja. Tu jest jedno. Ja obrywam, ale mi się nic nie dzieje, bo nie mam blizny. Jedno jest tutaj i tu się nic nie dzieje, bo... Bo nie sięga mnie. Bo nie sięga cię. To dobrze, tak, bo ja mam dwie blizny. Bo jedna pada tutaj, a jedna pada tutaj, ale ja żadnej blizny nie mam na sobie, o dziwo. Więc no, dla mnie jest okej, okay, nie? I co tu? Wiedźma krwi otoczona... Postrzeczą lumpy ogłania się z podziemi w efekcie przywołania w powietrzu klątwy. Każdy bohater w zasięgu do 3 pól od wroga. Wiedźma krwi przyjmuje jedno zmęczenie. Masz ciekawie, bo ty masz mało wytrzymałości. To nie jesteś mało tego. Ja mam 3 i 3. Ja już praktycznie nie żyję, kotek, bo mam 2 blizny, a 3 życia. No to teraz muszę udawać. No, chyba. Pytanie takie, ona ma, ile ona ma HP? 9. 9? 9. O. Pytanie takie, podejść do kociołka i zobaczyć, co jest w środku? Jeszcze? Ostatni raz? Czy nie? Żebym podszedł. A kociołek na czym bazuje? Jaki test robisz przy kociołku? Percepcji. Masz percepcję plus 2? Plus 2, no. To podejść. Podejść? Tak. Dobra, to ja podchodzę do kociołka. Jeden ruch, no. Jeden ruch i robię rzut na percepcję do kociołka. A kliknij to. Bo my już wiemy, rzut na percepcję do kociołka. Jak masz percepcję wysoką, to warto. No, 2, 3, 4, 5, 6. Zredukowało? Ostatnie pytanie. No proszę, to się pewnie przyda. Szybka popiołu. Stanowiła ostatni składnik potrzebny do aktywowania eliksiru. Teraz od dna kotła lenidie wypływają wielobarwne bąbelki. Mikstury wystarczy akurat na jedną butelkę. Otrzymujesz na tą kartę magiczny pył. To może być w tych chyba, nie? Nie, tu są zbroje. Tu? Mikstura? Tu. Będzie. Sekundkę. A był tam magiczny pył. Sekundę, ja tylko zerknę, moi drodzy. Mikstura. Był tam chyba magiczny pył. Mój magiczny pył jest. No, to ty otrzymujesz. W swojej turze połóż na 2 kartach po żetonie gotowości, odrzuć z 2 kart wszystkie zmęczenia. Mhm. Fajne. No, fajne. A, to tylko dla Syrusa albo Weryxa jest. O, widzisz.
jest tylko. Aha, czyli pewnie jak ja bym otworzyła, to coś innego bym dostała. Prawdopodobnie tak. No, dobra. Dobra. Ja się cofam do tyłu. No. Możesz jeszcze jeden cofnąć. I walę ją na pyrkę. To jestem tutaj. Ją walę tam na pyrkę, czyli... Migotliwą różdżką. Tak, migotliwą różdżką ją walę. Ta moja migotliwa różdżka jest tak zajebiście niezajebista, że... Czyli jeden. Tak? Tak, jeden. To trochę komplikuje sprawę. To trochę komplikuje sprawę. Aha! Co tu się stało? Zobacz, ile ona ma tego pancerza. Trzy? No. Dwa z obrażeń podstawowych. O ja pitole, nie! Pancerz nabrała cały. Czyli tak jakby się pancerz odnowił. Jesteś osłabiona? Tak, cały czas. Nie. Jestem. Ona ustawia swój zdrowia o wartość. Powiększa. No nie, nikt tej wytrzymałości nie będę używał na tobie teraz, bo to się mija z celem. Dobra, to teraz ja? No ty już zrobiłeś wszystko, kotek. Tak, kochanie. Tak, teraz ty. No to ja, co ja mogę? No atakuję, może coś się robi. Bijesz ją? No próbuję przynajmniej. Biję ją. No. Dwa sukcesy. No czekaj, myślę, że sobie blizny nie przyjąć. A to, bo ja już jak tą kartę będę otwarzać, to i tak będę miała dłużenie, więc ja sobie przyjmę bliznę. Mm-hmm. Bo ty jesteś za daleko, nie? Mm-hmm. Ja sobie przyjmę bliznę i za trzy. Za trzy? Tak, bo i tak. Tak? Zejdę, tak. Na pewno? Tak. O, padła! Jest, kurwa! Przepraszam. O! Nie było co, wiesz. Nie było co zbierać z niej. No. Łeb jej odpadł. Tak, tylko że ona się teraz pewnie odrodzi znowu, nie będzie tak? Nie. Zobaczmy, kontynuuj. Kontynuuj. Ty zadajesz jej kolejny cios, wyczerpana, zapatrzę się do tyłu. Jeszcze się spotkamy, warczy Nekrul. Przejeżdża sztyletem po swojej dłoni, uśmiechając się złowieszczo, znika na waszych oczach. Arkada zaczyna drżeć. Na ziemię spada fala krwi i spływa w waszym kierunku. Bohaterowie wygrywają. Jest! Zwycięstwo! Czas oszacować straty! Wygraliśmy! 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 Strzeliło ci? No! Pełne trwogi nawoływania przychodzą w okrzyki radości, gdy członkowie karawany odnajdują zagubione rodziny i przyjaciół. Wszyscy żywi i zdrowi? Przeżyjemy, co to było? Magia utchuków. Wygląda na słaby portal. Rozmawiała z demonem, ale nie mógł się przedostać z infernalu. Portal był słaby, czy to znaczy, że to słaba czarownica została pokonana? Nie, będzie już tylko gorzej. Tak, tym optymistycznym akcentem. O Boże. To była siostra krwi, wiedźma utchuków najwyższej rangi. Spróbuję znowu. Na większą skalę, cokolwiek planuję, dopiero zaczęła. To był słaby portal, ale wydaje mi się, że osiągnęła dokładnie to, czego chciała. Jeśli będzie chciała tworzyć pełny portal i wypuścić demony, zostanie możemy zakładać, że jest w stanie to zrobić. Na pewno. Chyba nie pozwolicie jej na to, prawda? Nie, nie pozwolimy. Jedźcie ze mną do Frostgate, w domu mojej matki, w moim domu. Znajdziecie jej miejsce. Znajdziecie miejsce. Pomyślimy, co dalej. Świetnie, na pewno się zaprzyjaźnimy. Zobaczymy. Misja ukończona. O, zobacz, co tam za ten. O! To trzeba robić. To trzeba robić w mieście. To jest wigor? To jest ten, co leczy. Wigoru. Tak, to jest mikstura wigoru, tak. Trzy albo odrzuca te trzy. Bo nie pamiętam. To tam skład był, nie zażegnaliśmy sobie. Znaczy musieli zobaczyć. No. Ja bym wiedziała, że tak będzie, to jeszcze bym tu zerknął. Tam była książka i cyferki, przecież sprawdzałem. Aha. To jeszcze bym tu zerknął. A to już też było. No jak gdybyśmy wiedzieli, no wiesz. Na drzewo bym się wspięła. No tak.
Dobrze, że nie widzicie nikomu, ale ja z tym drzewem. Okej, kontynuuj. Redpool. Doda ci skrzydeł. Już masz. Dwa wielkie na głowie. No. Nie potrzebuję, Bryn nie potrzebuje skrzydeł. A to dalej z tymi, to? Właśnie, czy jest ktoś, kto dokładnie wie tą, zna tą grę? Troszkę. Troszeczkę. Bo mamy problem teraz. Co z tymi wszystkimi efektami, które mamy na kartach? W sensie te trzy blizny, AP. Murzenie. Wracamy, wszystko wraca na maksa i odkładamy wszystko, czy nie? Jak to jest? Bo się tego nie doczytaliśmy w instrukcji w ogóle. Polecimy do miasta teraz. Co tam pisze? Po każdej ukończonej misji bohaterowie wracają. Podróżowanie. Zrób kontynuuj. To będzie napisane, jak nie będzie przeklikiwał. O, tak, patatajemy. Patataj, patataj. Patataj. Idziecie... co? Idziecie niziną i spotykacie starą handlarkę, która sprawia, jakby się zgubiła. Urczyca twierdzi, że wie, jak trafić do domu, prosi was jednak o odrobinę jedzenia w zamian za jeden z drobiazgów, którymi handluje. Do waszych zasobów do późniejszego użytku dodano i minerały, lumos ze ziemnych płaszczy. O. Okej. Okay. No, a tutaj. Jesteśmy w omatku tutaj. Bryn prowadzi swoich towarzyszy ulicami Frostgate. Mijają krągłe kamienne budynki należące do ważnych przedstawicieli klanów oraz domy z bali, tawerny i warsztaty ciągnące się wzdłuż. Dom Bryn jest duży, a jego skrzydła rozciągają się dookoła niewielkiego, zaniedbanego ogrodu. Drewniana futryna ozdobiona jest fantazyjnymi, planowymi motywami. Tutaj mieszkasz? Piękny dom. No, jedziesz. No jedziesz. Należał do mojej matki, była poszukiwaczką przygód. Miała trochę pieniędzy. Plany ją szanowały. Była spokrewniona ze szlachtą. Londyn w klanowym kilcie stoi w drzwiach, uśmiechając się ciepło. Witaj w domu, dziecko. Jaki słodziutki. Pasuje, co nie? No. Ale ta czerwona panda na jego ramieniu jest super po prostu. Wujek Ronan! Ronanie, to moi towarzysze! Drużyno, to Ronan, pośrednik klanu i krewny mojej matki. Witaj, Ronanie z dziczy. Nie jesteś nam obcy. Ronan z dziczy, co? Dawno nikt mnie tak nie nazywał. Wejdźcie do środka. Z ciebie zrobię sobie buty. Towarzysze wchodzą do domu i zdejmują podróżny kwipunek. Niedługo potem gromadzą się podłużnej głównej sali. Wujku Ronanie, natrafiliśmy na strażnicę, którą przejęli utkowie. Musimy wysłać pilną wiadomość do baronesy Adelyn. Nie ma potrzeby, możesz powiedzieć mi osobiście. Wybaczcie, ale ja tu konam po prostu. Ciotka Adel, dlaczego nie jesteś Figmont? Aimond. Aimond. Czy to jakieś spotkanie rodzinne? Ciotka Adelin? Bryn, nie miałem pojęcia, że jesteś szlachcianką. Wszyscy przedstawiają się swoim sobie nawzajem. Baronessa jest uprzejma, choć zdecydowana. Miło mi was poznać. To do mojej nieobecności w Aimond źle się dzieje, Bryn. To tak stara babcia jakaś. Cała baronia drży przed uczkami. Bandyci i kryminaliści są śmielsi niż kiedykolwiek. Słyszałam nawet, że nie umarli w krainie mgieł, zrobili się niespokojni. No ile to żywka umarła. Żebym wiedział. O, jest to dobra już. Wjeżdżają się uchodźcy. Jesteśmy jedynym północnym miastem na tyle dużym, by ich przejąć. Baronessa negocjuje ze starszymi klanami. Ze starszyznami klanów, by upewnić się, że Fort Chińczycy zostaną wpuszczeni do miasta. Czy baronessa nie powinna wypowiedzieć walki utłukom i bronić swoich ludzi? Dobre pytanie. Nie powinna? Powinna i zamierza od zaraz. Bryn, chciałbym
poproszę się z ciebie i twoich przyjaciół o pomoc, nie mogę. Nie jesteśmy jej przyjaciółmi. Pomoc z czym? Podobno widzieliście już od huków panoszących się po mojej baronii. Moi żołnierze nie mogą bronić każdej strażnicy, a co dopiero każdego miasta i wsi. I jeśli pojawią się nowe zagrożenia lub nowe możliwości, zabraknie mi straży. W skrócie, potrzebuję poszukiwaczy przygód. Wasza szóstka nada się idealnie. Szóstka? To Kelly, Deepfire i Fuchs. Krasnodzica wchodzi do pokoju dumnym krokiem, uśmiecha się i kiwa wszystkim głową. Młody Hilling schowa się w cieniu, chowa się w jej cieniu, kładąc uszy po sobie i nerwowo machając okoną. Uszanowanko! Aż się zapowietrzyła. Uszanowanko, podobno możecie mi pomóc z pewnym małym problemem. Dobrze, Panna Deepfire jest utalentowaną rzemieślniczką. Niektórzy członkowie jej gildii schronili się niedaleko stąd, aby uniknąć łupieszczych band utkuków. Potrzebuję kilku odważnych osób. Dobra, nie mogę. Potrzebuję kilku odważnych osób, które pomogą mi zabrać ich w bezpieczne miejsce. Jestem pewna, że gildia kowali z Forge i nagrodzi nas za odwagę. Wspomniałam też o bandytach, którzy kradną zapotrzebowanie przeznaczone dla uchodźców, prawda? To ja. Co znaczy, nie jestem bandytą, ale wiem, gdzie ich znaleźć. Może uda się odzyskać skradzione towary. Baronesso, chętnie bym pomogła, ale jak to sobie wyobrażasz? Nie mam żołnierzy ani zaopatrzenia. Nie mogę załatwiać twoich spraw dobrymi chęciami. Wasza szóstka potrafi pani szybko planować, Baronesso Adeli. Zdarza mi się. Wasza drużyna ma wyszkolonych wojowników, przynajmniej jednego uzdolnionego maga i smoczą hybrydę, która, o ile się nie mylę, ma więcej doświadczenia i rozsądku niż wszyscy tu razem wzięci. Już mi się nie. Wezmę w tym udział, ale pod warunkiem, że walka z utukami będzie naszym priorytetem. Możesz jeszcze załatwić swoich słów. To inni wrogowie, równie nikczemni jak utukowie, ale dużo potężniejsi. Niech będzie, ale mam jeden warunek. Ten dom będzie naszą bazą. Niech Hajmont, jeśli i podkreślam, jeśli się zgodzimy, żeby Kel i Fuchs do nas dołączyli, żadne z nich nie będzie odpowiadać przed tobą. Będziemy drużyną równych sobie, nie żołnierzami w twojej armii. Nie śmiałam sądzić inaczej. Zostawię. Baronesa i Ronan odchodzą, zostawiając czwórkę towarzyszy samych w sali. Krasnodzica i Hilling też opuścili pomieszczenie. To niezwykle ekscytujące. Od czego zaczniemy? Dostępne są dwie misje. Każda misja odblokowuje nowego bohatera, który może dołączyć do drużyny. Przeczytaj krótki opis misji, aby poznać szczegóły. Okej, okay. Witajcie we Frosty. To miasto jest domem bohaterów w tej kampanii. Tutaj mogą się przygotować do misji, odwiedzając zbrojownię, warsztat i targowisko. Gdy bohaterowie załatwią już miejskie sprawunki, należy wybrać przycisk mapy w prawym dolnym rogu, aby powrócić do mapy świata i wybrać następny cel. Otrzymujesz następne karty. Wezwanie do boju, okrzyk bitewny Bryn, udzielony ból, spółdzielny Wigor Syrus. Tylko jak to, gdzie to zapamiętać? To będzie pewnie zapisane w aplikacji? To będzie w aplikacji, w tych. Pamiętasz, jak patrzyliśmy tam karty bohaterów, tam są ich rzeczy, No. Jaką broń mają, czy coś, jak kupują, co nie?